Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Nauczyciel buddyjski Michał Siwek, przewodniczący zarządu buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce. Jesteś buddystą od 25 lat, nauczycielem buddyjskim od 2015 roku. W 2001-2002 roku byłeś rezydentem ośrodka buddyjskiego w Hamburgu. Odbyłeś też kilka podróży na wschód, w tym do Butanu, do Nepalu, gdzie organizowałeś zbiórkę pieniędzy na odbudowę klasztorów buddyjskich po trzęsieniu ziemi. Długo już jesteś buddystą, także buddyzm musi być fajny. Dlaczego buddyzm jest fajny? Po pierwsze, witaj Rafale i dzięki za zaproszenie do tego programu na tą rozmowę. Zawsze to jest miłe, jak można sobie porozmawiać o czymś sensownym i coś, co interesuje, myślę, ludzi, tak naprawdę interesuje ludzi. Czy buddyzm jest fajny? No, myślę, że oczywiście tak, aczkolwiek samo słowo fajne nie wyczerpuje całości. Buddyzm ogólnie jest taką trochę przygodą, która jest indywidualna dla każdego. On się trochę wyraża poprzez każdego z nas. W związku z tym będzie miał taki zawsze charakter osobistego doświadczenia, więc ja mogę mówić o swoim doświadczeniu, więc mogę powiedzieć, że buddyzm w jakimś sensie nawet można powiedzieć, nie chcę używać tutaj zbyt górnotnych słów, ale jakoś mi tam uratował życie, to znaczy w tym sensie, że ukierunkował je w taką stronę, z której jestem bardzo zadowolony. Nie mam pewności, że gdybym buddyzmu nie spotkał, efekt był taki sam jak teraz. Okej. Dla osób, które słuchają po raz pierwszy, mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, czym jest buddyzm? No, nie jest to takie łatwe zwierzę, żeby go tak w dwóch słowach opisać. Takim dobrym sposobem jest stwierdzenie najpierw, czym buddyzm nie jest. Chociaż zbliża się do pewnych podobnych mu dziedzin i na pewno, ponieważ jest dosyć kompleksową i rozbudowaną filozofią, w związku z tym można go w jakimś sensie przyrównać do filozofii, ale filozofią samą w sobie nie jest z tego powodu, że jakby główną motywacją buddyzmu jest ludzkie szczęście. Nie jestem pewien, czy wszyscy filozofowie tworząc swoje teorie mieli właśnie taką myśl przyświecającą. Chodzi też w buddyzmie trochę o pewne zmiany charakterologiczne, o co też prawdopodobnie filozofom nie chodziło. Więc skoro są zmiany charakterologiczne, to być może buddyzm można byłoby powiedzieć jest psychologią. I tutaj oczywiście są pewne punkty styczne, są pewne metody, które mają nas w jakiś sposób rozwinąć czy zmienić. Tyle tylko, że psychologia zajmuje się bardziej osobowością od strony doprowadzenia jej do zdrowia, do takiego stanu, w którym nasza konstrukcja psychiczna będzie w stanie funkcjonować w społeczeństwie i być po prostu taką konstruktywną jednostką. Czy innymi słowy, można powiedzieć, zajmuje się naprawieniem naszego zwichniętego ego z różnych powodów. Natomiast buddyzm zaczyna się dokładnie w tym punkcie, ponieważ zaczyna najpierw od tego, że mówi przede wszystkim, ego to jest coś, czego nie ma. Jest pewna tendencja, która każe nam z powodu naszych bardzo starych nawyków tożsamiać się z tą koncepcją. No więc w związku z tym tutaj nie pracujemy jakby w tym samym obszarze. Druga różnica polega też na tym, że psychologia jednak szuka pewnych rozwiązań i odpowiedzi na pytania w ramach jednego życia. Zagląda nam do przeszłości, do naszego dzieciństwa, do naszych relacji z rodzicami, z innymi osobami. Tak jakby ludzkie życie to była biała karta, która się zapisuje po urodzinach. Natomiast buddyzm przekracza granicę jednego życia i mówi, że
żyliśmy od niemającego początku czasu. I w związku z tym to, z czym przychodzimy tutaj na Ziemię, jest dosyć konkretnie już zaprogramowane. Nasze ciało, nasi rodzice, miejsce, w którym się odradzamy i nasze tendencje, takie podstawowe tendencje naszego charakteru, też są już czymś, z czym przychodzimy na ten świat. W związku z tym przyczyny, których my szukamy odnośnie pewnych zjawisk, czy ewentualnie naszych wzorców postępowań, one sięgają o wiele wcześniej. No i takim najbardziej naturalnym oczywiście porównaniem to będzie religia. I tutaj oczywiście korzystamy z wszystkich dobrodziejstw, z tego, że jesteśmy religią. W Polsce jesteśmy związkiem wyznaniowym, który podlega tej samej ustawie jak wszystkie kościoły, łącznie z kościołem katolickim. Stosujemy się też do tego. Mamy jakieś pewne prawa, mamy pewne obowiązki. Natomiast z takiego lotu ptaka, patrząc na to, to bardziej bym chyba powiedział, że jest to sposób na życie, sposób życia, ponieważ w buddyzmie przede wszystkim bardzo istotne jest doświadczenie, coś takiego jak doświadczenie, jako że takim ostatecznym celem buddyzmu jest stanie się tym, do czego zmierzamy. W religiach, które zakładają istnieje mniej lub bardziej spersonifikowanego Boga, mamy coś, co można nazwać absolutem, który znajduje się gdzieś na zewnątrz nas. To jest coś, do czego zmierzamy, w jakiś sposób wchodzimy w jakiś kontakt. Natomiast w buddyzmie chodzi o to, że my tym absolut mamy się stać, ponieważ już to ten potencjał tego absolutu mamy w sobie. W związku z tym sposób życia jest przeniknięty tym dążeniem i z tego powodu bardziej można powiedzieć, jest to po prostu taki sposób życia. Czym jest ten absolut, o którym powiedziałeś? Absolut to jest stan zwany oświeceniem. Czyli to jest stan, który osiągnął Buddha Shakyamuni, założyciel buddyzmu, ponad 2500 lat temu. Był pierwszym człowiekiem, który naszej epoki, który tego dokonał. Jego motywacją było to, żeby znaleźć taki system, który uwolni wszystkie istoty z cierpienia i doprowadzi do trwałego szczęścia. Zwłaszcza należy tutaj podkreślić słowo trwałego, ponieważ my o cierpieniu trochę wiemy, o szczęściu trochę wiemy. Nie jest to jakieś pojęcie, z którym w ogóle nie mamy kontaktu, wręcz odwrotnie. Szczęście nam się przytrafia i cierpienie nam się przytrafia. Natomiast Budda zajął się bardzo konsekwentnie, można powiedzieć, pracą nad tym, ażeby to szczęście było czymś trwałym. I stan oświecenia jest właśnie takim stanem, kiedy następuje stan trwałego szczęścia, który nie jest stanem wywołany jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, jakimś zestawem okoliczności. Budda przedstawiany na posążkach tak dosyć charakterystycznie prawą ręką dotyka lekko palcami ziemi, mówiąc tym symbolem, biorę na świadka ziemię, że mój stan jest autentyczny, nie jest to żadna mistyfikacja, nie jest to żadny odjazd, niczego nie brałem, żadnych grzybków nie brałem, to jest po prostu coś, co rzeczywiście osiągnąłem ja jako człowiek. I w odróżnieniu od niego my mamy to szczęście, że on przekazał nam jeszcze dodatkowo nauki, czyli przekazał nam sposób, w jaki ten stan osiągnąć. W związku z tym pojawia się też temat pewnej powtarzalności tego, że ten stan można wywołać. I wszyscy mistrzowie, wielcy mistrzowie, którzy osiągali oświecenie, byli tymi, którzy w sposób taki, można powiedzieć, wręcz pedagogiczny pokazali nam, że jeżeli się stosuje te metody, które przekazał Budda, dochodzi się do tego samego punktu. W związku z tym, krótko mówiąc, nasze możliwości są o wiele, 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 wiele większe niż kiedykolwiek nam się wydawało. I to jest to, co daje nam buddyzm, to jest to, co buddyzm mówi, że temu możemy zaufać.
A powiedziałeś, że celem jest szczęście, a to nie jest tak, że szczęście jest uczuciem, które pojawia się i znika? Owszem, owszem, tak, jak najbardziej. Dlatego dość rozróżniamy tak zwane uwarunkowane szczęście od szczęścia, które jest nieuwarunkowane. Ciężko nam jest sobie to trochę wyobrazić, to nieuwarunkowane szczęście, ponieważ nie doświadczamy go. To szczęście uwarunkowane to jest, przed wywiadem tutaj rozmawialiśmy o naszym spotkaniu. Ja dawałem tam taki przykład, który bardzo lubię dawać, że to uwarunkowane szczęście trochę przypomina kolejkę na bazarze, gdzie ludzie stoją, czekają powiedzmy cierpliwie, żeby dostać jakiś produkt. Po czym jak ten produkt dostaną, ewentualnie jak się okaże, że go nie ma, to się rozchodzą. Można powiedzieć, to są te okoliczności metaforycznie, które stwarzają nasze szczęście. Ta kolejka to jest to nasze szczęście. Te okoliczności to są ci ludzie, którzy tworzą kolejkę i nie jesteśmy w stanie potem tych ludzi starać się pozbierać z powrotem i powiedzieć, bardzo proszę wrócić do kolejki, ja chcę, żeby ta kolejka trwała. Oni się rozchodzą i tak samo jest z naszym szczęściem. To jest pewnego rodzaju zestaw okoliczności, które z różnych powodów wynikających z czegoś, co się nazywa karmą w buddyzmie, w przypadku jednych osób będzie wydarzało się częściej i trwało dłużej, w przypadku innych będzie się wydarzało rzadziej i trwało krócej. Oraz wszystko, co jest pomiędzy, stany pomiędzy. Natomiast wszystkie te stany, najpóźniej w momencie choroby, starości, śmierci, jakiejś utraty, zmienią się w taki lub inny rodzaj cierpienia. I w buddyzmie chodzi o to, żeby przekroczyć ten, można powiedzieć, diabelski krąg i doprowadzić naszą egzystencję do takiego stanu, kiedy szczęście jest po prostu czymś, co wynika z tego stanu i nie potrzebuje żadnych otwórek, żadnych szczególnych podtrzymywaczy okoliczności itd. Brzmi to przepięknie. Teraz jaki jest plan działania, jak to zrobić? No tak, oczywiście to jest gruba sprawa, więc pytanie jest jak najbardziej zasadne, jak to sprowadzić na nasz ludzki poziom. Dobra wiadomość jest taka, która wynika z tego, co powiedziałem na początku, że jest to coś, co my już mamy w sobie. Jednocześnie to jest coś, co osiągnęło już wielu ludzi. W związku z tym nie mówimy o jakimś stanie, które osiągnęły jakieś nadzwyczajne jednostki, czy jacyś bardzo ciekawi ludzie, tylko jest to stan, który wszyscy my możemy osiągnąć. I ten stan ludzkiej egzystencji jest bardzo sprzyjający do tego, żeby osiągnąć oświecenie, ponieważ mamy tutaj tak jak w sałatce winegrę, taką doskonałą mieszankę cierpienia i szczęścia, to znaczy się mamy na tyle dużo szczęścia w rozumieniu przestrzeni w umyśle, w rozumieniu pewnych wolności, wolnego czasu, warunków, które pozwalają nam egzystować, że mamy taką po prostu wolną przestrzeń, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, po co jesteśmy, słynne pytanie, jak żyć, co zrobić z tym życiem i tak dalej. A z drugiej strony pojawiają się co rusz jakieś nam różne sytuacje, które pokazują, no, że jednak nie jesteśmy w raju, to nie jest idealna sytuacja. Cały czas coś nas tam kąśnie, to nam ktoś dywan wyciągnie spod fotela i tak dalej. No i wtedy też jest dla nas pewna motywacja, że chcemy coś z tym zrobić. I najważniejszym punktem, który tutaj jest, to po pierwsze buddyzm zaczyna się przede wszystkim od takiego przyjęcia odpowiedzialności. To jest chyba taki pierwszy krok. Czyli zrozumienia przede wszystkim, że wszystko, co nam się wydarza, ma o wiele więcej wspólnego z nami, niż nam się kiedykolwiek wydarzało. Ponieważ w buddyzmie nie ma koncepcji Boga, który stwarza rzeczywistość, jak też nas, tylko buddyzm mówi, że wszystko jest produktem karmy, czyli innymi słowy ciągu przyczynowo-skutkowego, który przyjmuje, że pewne słowa, działania, myśli z przeszłości wytwarzają rzeczywistość, która nas otacza, w tym nas samych. Innymi słowy, my sami jesteśmy
produktem swojej przeszłości. My jesteśmy produktem naszych wcześniejszych myśli, słów i działań. Dlatego też zrozumienie tego, przyjęcie tego oznacza takie na 100%, takie bez, że tak powiedziałem, taryfy ulgowej, oznacza po prostu przyjęcie tego, że skoro takie rzeczy się wydarzają, w związku z tym są ku temu powody, które mają coś wspólnego przede wszystkim ze mną. Nie z państwem, nie z rodzicami, nie ze złym systemem, nie ze złą pogodą, z byciem meteopatą i tak dalej, i tak dalej. Tylko to ma coś wspólnego przede wszystkim z nami i z tym, co się działo w przeszłości. Dobra wiadomość, która jest z tym związana, jest taka, że skoro tak jest, to znaczy się, że mamy też wpływ na przyszłość. Jeżeli będziemy wiedzieli, w jaki sposób rzeźbić nasze życie, w jaki sposób je formować, będziemy w stanie, używając tego mechanizmu przyczynowo-skutkowego, tej karmy, ponieważ karma w potocznym języku jakoś tak się bardzo przyczepiła do czegoś negatywnego, taka twoja karma, no ale karma jest, jak ma być pozytywna, to też będzie, żebyśmy nawet nie chcieli, żebyśmy robili wszystko, co możemy, to po prostu ona i tak się wydarzy. W związku z tym, mając tą wiedzę, w jaki sposób postępować, żeby zmieniać życie nasze już teraz oraz przyszłe nasze egzystencje, mamy w ręku pewną metodę do tego, żeby osiągnąć najpierw wyzwolenie, a później oświecenie. Druga rzecz natomiast, która tutaj jest istotna, to jest to, że musimy też zrozumieć, że żeby iść tą drogą, potrzebujemy zmienić trochę punkty referencyjne w naszym życiu. Z tych, które właśnie będą ciągle ulegały zmianom, będą ciągle ulegały pewnemu nieubłaganemu zjawiskowi nietrwałości. Czyli innymi słowy, mówiąc fachowo, będziemy chcieli przyjąć schronienie w elementach, które są nieprzemijające. I tym jest Budda, tym są nauki, i tym są wszyscy ci, którzy podążają za nimi i z nami współpraktykują. Dobrze, czyli mamy odpowiedzialność, bierzemy po pierwsze odpowiedzialność za nasze życie, przyczyna i skutek i nauki. Jest jeszcze medytacja, tak? Buddyści medytują. No tak, można powiedzieć, to jest nasza taka specjalność zakładu, medytacja. To jest coś, co jest bardzo skutecznym wsparciem na tych naszych dążeń, a to dlatego, że niezależnie od tego, że informacja jest takim pierwszym punktem wyjścia i ona będzie zawsze pierwszym punktem wyjścia w czymkolwiek nowym, czym się będziemy chcieli zajmować, szczególnie w buddyzmie, gdzie nie ma czegoś takiego jak metoda polegająca na rozwoju uzależnionym od głębokości wiary. Ponieważ w buddyzmie wszystko jest wyjaśnione bardzo logicznie i nie ma takiego punktu, do którego byśmy doszli, gdzie ktoś by nam powiedział, tutaj jest granica tego, co masz pojąć, teraz została ci tylko wiara. Tu już musisz wierzyć. To nie są rzeczy dla zrozumienia tego w taki sposób. W buddyzmie wszystko jest wyjaśnione logicznie. Nie ma ani jednego punktu takiego, gdzie nie można byłoby włączyć latarki i poświecić, zobaczyć, co tam jest. W związku z tym bardzo istotne jest, żebyśmy my, szczególnie ludzie Zachodu, ponieważ rozmawiamy tu jednak o buddyzmie, będąc na Zachodzie, mając nasze krytyczne umysły, mając też doświadczenia, właśnie różne doświadczenia religijne, które tutaj no, rozegrały się, można powiedzieć, przez wieki, że chcielibyśmy jednak tym razem wiedzieć, co robimy i za co się zabieramy. Taki, powiedzmy, społeczeństwo zachodnie, tak jak funkcjonuje, jest takie demokratyczne, otwarte społeczeństwo, jest z natury otwarte na zarówno krytykę, jak też na sprawdzanie, zadawanie pytań, kwestionowanie pewnych rzeczy. I tutaj buddyzm w ogóle się tego nie boi w żaden sposób, wręcz odwrotnie, zachęca do tego, ponieważ Budda, przekazując nauki, w ogóle nie miał takiego pomysłu, że przekazuje coś, co będzie pewnego rodzaju pamiątką po tym, co się wydarzyło z nim.
To są Jego własne słowa, które mają trafić do nas, po to, żebyśmy my zmienili swoje życie, po to, żebyśmy zmienili życie, po to, żeby również pomagać innym. I gdyby, można powiedzieć, to było tylko takie proste, to pewnie byśmy na tym pozostali. Natomiast jest tak, że z powodu tych naszych wcześniejszych wcieleń, z powodu zmagazynowania pewnego materiału karmicznego w naszej świadomości, to samo zrozumienie niestety nie wystarcza, ponieważ wiele rzeczy pojawia się na zasadzie nawyków. Nawyki to jest najbardziej uparty i najtrudniejszy w ogóle element naszej osobowości. Wiemy o tym, jak łatwo jest komuś powiedzieć, że ktoś mógłby się zmienić, mógłby wreszcie być inny. Jesteśmy bardzo chętni nawet w myślach, a czasami w słowach, w dawaniu różnych rad, czasami nawet nieproszonych. Natomiast jeżeli mamy my się zmienić w czymś, jeżeli my mamy zmienić jakiś nasz nawyk, to wiemy, jak to jest trudne. Jeżeli nawet nam się coś uda z tego zrobić, to potem patrząc wstecz widzimy, jaka to była długa droga, jaka nam była niełatwa. Dlatego medytacja jest czymś, co pracuje właśnie z nawykami. To jest metoda, która powoduje, że nie tylko pozostawiamy wiedzę na poziomie głowy, ale jak mówimy w buddyzmie, sprowadzamy ją na poziom serca, tak, ażeby ta wiedza stała się naszym doświadczeniem, żeby ona przeniknęła nasze ciało, naszą osobowość, żeby ona się z tym zmieszała. I to, co powiedziałem, żeby ten buddy stał się pewną osobistą, indywidualną historią. Mhm. Czy każdy może medytować? Bo medytacji jest dużo, prawda? I te buddyjskie medytacje różnią się od takich, powiedzmy, świeckich, gdzie skupiamy się na ciele, relaksujemy to ciało albo skupiamy się wyłącznie na oddechu, myśli przechodzą, odchodzą. Medytacje buddyjskie są troszkę inne. Znaczy, po pierwsze to ja osobiście jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy można zrobić taki trik, żeby jedna część osobowości medytowała, a druga się zajmowała czymś innym. Obawiam się, że ktokolwiek, kto medytuje, jakiejkolwiek techniki używa, w tej chwili dosyć popularna jest fala medytacji mindfulness. Tak, tak. Miałem akurat okazję rozmawiać z kimś, kto się tym zajął naprawdę bardzo na serio i ku mojemu zadowoleniu, że jednak to, co myślę, nie jest takie całkiem pozbawione sensu, ta osoba przyznała, że doszło do takiego punktu, że albo się zajmie z buddyzmem, albo przestanie się zajmować w ogóle mindfulness. Okej, okay, dlaczego? Dlatego, że wszystko ma wpływ na wszystko. Medytacja, którą wykonujemy, jakakolwiek by ona nie była, jeżeli oczywiście wykonujemy ją w jakiś, powiedzmy, skupiony sposób, nie jest to coś, co wykonujemy, powiedzmy, bez jakiegoś większego zaangażowania, ona na pewno będzie miała wpływ na naszą podświadomość. Jeżeli będzie miała wpływ na naszą podświadomość, to będzie miała również wpływ na nasze głębokie uczucia, na nasze poglądy, może na nasze nadzieje, być może na nasze marzenia, być może zmieni nasze wizje, czyli takie najgłębsze pokłady nas jako ludzie, naszego człowieczeństwa. Więc taka idea, że możemy, ja muszę tutaj przeprosić wszystkich, którzy będą tego słuchali, którzy mają taką nadzieję, że można sobie to dzieć. Ja osobiście jestem tutaj niedowiarkiem i myślę, że to się nie uda. Oczywiście te wszystkie historie o tym, że medytacja prowadzi do relaksacji, że uspokaja nas, to wszystko jest jak najbardziej prawdą. Natomiast sensem medytacji buddyjskiej jest to, że ona ma przede wszystkim trwale zmienić nasze nawyki z jednych na drugie. Ona ma też skierować nasze poglądy ku naukom Buddy, taka, żeby one przestały być tylko pewnym papierowym tekstem, ale zaczęły być dla nas żywe, zaczęły być dla nas czymś, do czego mamy odniesienie, coś, co naprawdę jesteśmy w stanie wręcz niemalże dotknąć, coś, co staje się trochę powoli nasze. W związku z tym ta cała droga jest coraz bardziej nasza, ona coraz bardziej kieruje nas w stronę oświecenia, ale
ale przede wszystkim oświecenia osiąganego zawsze z motywacją przynoszenia pożytku innym. Inaczej zresztą w ogóle ta cała historia nie jest możliwa. Bez tej motywacji przynoszenia pożytku innym osiągnięcie oświecenia w ogóle nie jest możliwe. W buddyjskich medytacjach są mantry. Po co są mantry? Zanim jeszcze o tych mantrach, to powiem jeszcze jedną rzecz. Wszystkie medytacje buddyjskie zawierają takie dwa elementy. Pierwszy element to jest taki, można powiedzieć, koncentracja na tym, co chcemy osiągnąć. Koncentrujemy się na, poprzez koncentrację na różnych formach, czy to będzie na oddechu, czy to będzie na małym kamyku, czy to będzie na figurce Buddy, czy to będzie na jakimś mentalnym wyobrażeniu, którym będzie buddyjska forma medytacyjna, czyli forma jakiegoś Buddy na przykład, albo naszego nauczyciela guru, co w naszej ścieżce diamentowej drogi szczególnie ma szczególne znaczenie. Na początku trenujemy umysł po to, żebyśmy mogli go być w stanie utrzymać w jednym miejscu, gdzie my będziemy decydować, gdzie ten umysł jest, a nie umysł sam będzie sobie decydował i jeszcze w dodatku będzie nas porywał w różne miejsca. To jest pierwszy punkt. I wtedy następuje coś takiego, co takie klasyczne porównania buddyjskie mówią z efektem filiżanki kawy. Jeżeli uspokoimy tą filiżankę kawy, czyli te fusy, które tam są, pływają w różnych chaotycznych kierunkach, one powoli zaczynają opadać na dno, to wówczas ta taka brunatna ciecz przestaje być brunatną cieczą, tylko się uspokaja i ta tafla zaczyna być na tyle spokojna, że zaczyna odbijać to, co jest nad filiżanką. To jest ta druga część, drugi element medytacji, czyli na początku koncentrujemy się na tym, co chcemy osiągnąć, a potem się tym powoli stajemy. Czyli zaczynają do nas powoli docierać poprzez medytację zrozumienie i doświadczenie właściwości umysłu. I to są wszystkie medytacje, o których byśmy nie mówili. Czy to będzie medytacja małej drogi, czy to będzie medytacja wielkiej drogi, czy to będzie medytacja diamentowej drogi, czyli trzech podstawowych ścieżek, które przekazał Budda różnym typom ludzi. One zawsze zawierają te dwa elementy. Natomiast mantry to jest coś, co jest charakterystyczne dla diamentowej drogi. Mantra to znaczy dźwięk ochronny. Jest to coś, co nam dosyć mocno pomaga w życiu, ponieważ jest jak taki teflon, który nas ochrania przed różnymi wydarzeniami dnia, tak, ażeby w naszej, można powiedzieć, w naszym systemie wewnętrznym nie dochodziło do jakichś zbyt głębokich zadrapań. A z drugiej strony mantra, można powiedzieć, jest też pewnym wyrażeniem tego, że medytacja diamentowej drogi, tak jak diamentowa droga, jest pewnym działaniem o charakterze totalnym. Ponieważ diamentowa droga wykorzystuje wszystkie wydarzenia w naszym życiu do nauki i do rozwoju na naszej ścieżce. Oznacza to, że wszystko, nasze nadzieje, nasz intelekt, nasze sny, nasze wizje, nasza seksualność, wszystko jest zaangażowane, zaprzęgnięte jest do tego rozwoju. Nie mamy tutaj koncepcji brudnego ciała i czystej duszy. Jeżeli prawda ma istnieć wszędzie, to ona po prostu musi być wszędzie. Jeżeli ona w ogóle jest, to ona musi istnieć wszędzie, bo inaczej to co jest za prawda, to jest jakaś półprawda, ćwierćprawda, ona musi być wszędzie. W związku z tym w medytacji diamentowej drogi konsekwentnie jakby angażujemy tak zwane trzy bramy naszego funkcjonowania jako ludzie, czyli ciało, mowa i umysł, angażujemy do medytacji. Ciało poprzez postawę, umysł poprzez wyobrażenie formy podczas medytacji, koncentrację nad tą formą, natomiast mowę angażujemy w ten sposób, że powiadamy mantrę. I w tym momencie wszystko, całe nasze jestestwo, można powiedzieć, jest skoncentrowane i zaangażowane w medytację. Nie ma nawet jednego kawałka naszej osobowości, nawet jednego atomu, który by się zajmował czymś innym. I o to właśnie chodzi. Więc mantra, można powiedzieć, jest pewnym dodatkowym takim elementem, który wzmacnia medytację. Można by oczywiście jeszcze powiedzieć więcej na ten temat, ponieważ mantry nie są tylko takimi przypadkowymi dźwiękami, one są powiązane z konkretnymi aspektami oświecenia. Są to pewne, można powiedzieć, brzmienia,
które są związane z konkretnym Buddą, który z kolei jest powiązany z jakimś konkretną właściwością oświecenia. Mhm. Czyli myśląc o jakimś konkretnym Buddzie, to myślimy o pewnych konkretnych cechach, wartościach i ich się wtedy uczymy. Tak można powiedzieć. To znaczy, że oświecenie nie jest takim, oświecenie to nie jest taki stan takiego jakiegoś białego pokoju, w którym nie ma nic, który jest doskonale sterylnie czysty z wszystkiego. Oświecenie jest takim stanem, w którym wreszcie mogą się pojawić pewne najnaturalniejsze właściwości czegoś, co jest doskonałością. Po pierwsze, jeżeli sobie zdajemy sprawę z tego, że nasza świadomość jest czymś, co istnieje zawsze, ona oczywiście może być w jakiś sposób zniekształcona, ona może być nawet wyłączona na jakiś czas, ale ona istnieje zawsze. W związku z tym ona będzie tym kontinuum, które będzie istniało niezależnie od tego, czy jest śmierć, czy jest życie, to w ogóle na świadomość nie ma żadnego znaczenia. Dla świadomości nie ma znaczenia. Więc jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy, że świadomość jest niezniszczalna. Mhm. Jeżeli zrozumiemy, że coś jest niezniszczalne, to pojawi się naturalnie nieustraszoność, no bo skoro nie można tego zabić, zniszczyć, to znaczy, że nie ma się w ogóle czego bać. Jeżeli zrozumiemy, że tak jest i pojawi się nieustraszoność, to naturalnie pojawi się z tego takie poczucie, że z rzeczywistością można grać, można... Mogę ci zadać pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś? Bo czyli co? Czyli ta nieustraszoność wynika ze świadomości, że umysł jest taką przestrzenią. Tak? Dobrze tak. To rozumiem? A więc... Więc czy to nie jest tak, że ta przestrzeń jest powiązana z moim ciałem i w związku z tym, kiedy umrę, to ta świadomość, ta przestrzeń zniknie? No tak, tak, tak pewnie myśli wiele osób. My myślimy inaczej. My myślimy o tym, że świadomość jest pewnym kontinuum, które istniało od niemającego początku czasu i będzie nadal istnieć, aż do momentu, kiedy ta świadomość dojdzie do takiego stanu, który przestanie być osobisty, kiedy nastąpi oświecenie. Ale dopóki ta świadomość jest takim, można powiedzieć, nośnikiem różnych naszych tendencji, które zbieramy z życia na życie, którymi jakby jak matrycę nakrapiamy poprzez nasze myśli, słowa i działania, przez różne wydarzenia, one na początku są po prostu jakimiś wydarzeniami, potem się powtarzają i potem je powtarzając się zaczynają zamieniać się w pewne tendencje karmiczne. To, co my nazywamy indywidualny strumień świadomości, on przechodzi z życia na życie. W związku z tym można porównać w buddyzmie życie człowieka do takiej sytuacji aktora, który gra w teatrze, kiedy ten aktor zakłada na siebie jakiś kostium, w naszym przypadku to będzie nasze ciało, odgrywa pewną rolę przez jakiś czas, dostaje brawa, angażuje się w to, to jest po prostu, wychodzi, to jest jego życie, przez te 2-3 godziny po prostu jest całkowicie stopiony z tą rolą, po czym ta sztuka schodzi z afisza i pojawia się następna sztuka i ten aktor, jak pewnie jakieś dziecko, bystre dziecko zauważyło, tato, ale przecież ten pan był królem, a teraz tutaj jest przebrany za panią. No to jak to, prawda? My to rozumiemy jako dorośli, ale właśnie gdybyśmy zamiast dorosłymi byli Buddą, to widzielibyśmy, że te nasze życia są bardzo zbliżone właśnie do tej sytuacji. Dlatego nie można powiedzieć, że ten aktor jest przyczepiony do tego kostiumu, tak samo jak my, jako ta nasza świadomość nie jest przyczepiona do naszego ciała. Ono jest w pewnej relacji oczywiście z naszym umysłem, w tym sensie, że to ciało nie jest przypadkowe, ono jest wynikiem, jak mówiłem wcześniej, naszych myśli, słów i działań i dlatego mamy takie ciało, jakie mamy umysł, ale w momencie, kiedy przychodzi nasz koniec, to kolejne życie
znowu nakropiło tą matrycę naszej świadomości. I to będzie nas pchało razem z tymi innymi wrażeniami z poprzednich żywotów do kolejnego życia, w którym będziemy mieli nowe ciało, już inne, nową tożsamość, nowych rodziców, nowe miejsce i tak dalej. Nie jest to oczywiście rzecz, którą można powiedzieć, należy bezkrytycznie wierzyć. Ten pogląd dotyczący reinkarnacji jest to coś, do czego powinniśmy mieć zdrowe podejście. Nie powinniśmy w to po prostu wierzyć tak jak coś, tak jak w innych religiach. Natomiast z biegiem czasu, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, ta koncepcja zaczyna być czymś, do czego mamy coraz większe zaufanie, że właśnie tak to działa. Pewne, można powiedzieć, obserwacje życiowe pokazują, że tak jest. Zresztą jest trochę badań, trochę książek na ten temat. Jest taka świetna książka o dzieciach, które pokazywały miejsca, w których byli dawnymi pilotami na przykład. No i robiło to na wszystkich bardzo duże wrażenie. Znaczy, że jest coś tutaj takiego, co już dzisiaj możemy wskazać, że ta koncepcja nie jest pozbawiona zupełnie sensu, nie jest to jakieś całkowicie baśniowe. Natomiast myślę, że zdrowe podejście takie, żebyśmy my się dobrze czuli ze zrozumieniem tego jest wskazane. Tak, no bo buddyzm jest bardzo logiczny i można w nim znaleźć konkretne rozwiązania, konkretne odpowiedzi. Natomiast właśnie reinkarnacja to jest temat, który... No tutaj właśnie jest pewien element wiary, bo tutaj nie można w 100% powiedzieć, że jednak się odrodzę, chociaż byłoby fajnie mieć taką pewność, że na 100% się odrodzę, no nie? No oczywiście, że tak jest. Wszyscy startujemy z jakiegoś punktu zrozumienia, tak jak zresztą ze wszystkim. Jeżeli widzimy szczególnie, tutaj bardzo dużą rolę odgrywają nasi nauczyciele, różni rzeczywiście mistrzowie, którzy funkcjonują na takich zasadach, które robią nas wrażenie. Znaczy się ich sposób bycia, ich sposób reagowania czy odnajdywania się w różnych sytuacjach, w których my no nie bylibyśmy w stanie za tym podążać. Ich rozluźnienie, ich zupełna bezpretensjonalność, ich swoboda, ich radość, która się nie zmienia w zależności od okoliczności, ich cierpliwość, ich współczucie, które jest po prostu cały czas obecne, cały czas zawsze, powoduje, że zaczynamy słuchać tej osoby. Nie są to osoby, które po prostu wskoczyły w jakiś strój, i z tego powodu no, mamy dla nich jakiś szacunek, tylko możemy ich obserwować i buddyzm zachęcał tego, ten buddyzm diamentowej drogi w wydaniu buddyzmu tybetańskiego wręcz mówi o tym, że zarówno nauczyciel powinien sprawdzać ucznia, jak też uczeń powinien sprawdzać nauczyciela przez dłuższy czas, po to właśnie, żeby uniknąć otwierania się czy ufania osobom, o których nie wiemy wystarczająco dużo. A jak sprawdziliśmy nauczyciela i widzimy po prostu, że on jest mistrzem, to nie jest po prostu, że ktoś nam powiedział, że on jest mistrzem, tylko my sami to sprawdziliśmy, to wtedy jesteśmy otwarci na to, co on mówi, ponieważ jest wiele znaków zapytania, jak ty to zrobiłeś, jak ty dotarłeś do tego punktu. No ja mam tutaj wiele pytań, bo ja też chciałbym być taki jak ty. No więc w tym pakiecie jest również opowieść o tym, jak działa umysł. I tutaj jest do wyboru, albo umysł jest czymś, co jest pewnym źródłem wszystkiego i jest odpowiedzią na to szczęście, bo tutaj jest jeden, może jedna rzecz, którą powinienem był powiedzieć chyba na początku, że ten temat szczęścia został przez Buddę o tyle w inny sposób zaadresowany, że po raz pierwszy ktoś powiedział, co dla nas ludzi z Zachodu nie jest takie proste do zrozumienia, że to szczęście jest zawarte, to źródło szczęścia jest zawarte w poszukującym, a nie w rzeczach poszukiwanych. Ponieważ my, jako ludzie Zachodu, osiągnęliśmy niesamowite rezultaty, koncentrując się na tym, co jest na zewnątrz. Wiemy bardzo wiele na temat fizyki kwantowej,
mamy orbity, które gdzieś są zawieszone i statki kosmiczne mogą się do nich przyczepić, ludzie wchodzą i wychodzą. To wszystko się dzieje w kosmosie. Zaczynamy części ludzkie w sposób sztuczny reprodukować z niesamowitą doskonałością. Nasza precyzja w wielu, wielu obszarach jest, robi wielkie wrażenie, ponieważ te najznamienitsze umysły cały czas koncentrowały swoją uwagę na tym, co na zewnątrz. Możemy sobie wyobrazić, że ci wszyscy Einsteinowie, ci wszyscy Hawkingowie wschodu dokładnie taką samą ilość energii zainwestowali w to, żeby się dowiedzieć, co jest wewnątrz człowieka. Ponieważ Budda ich zainspirował i powiedział, jeżeli szukasz szczęścia, to szczęście znajdziesz w poszukującym, tym, który poszukuje. I z tego powodu ten poszukujący doprowadza do takich wniosków, że istnieje coś takiego jak umysł, że ten umysł jest niezniszczalny i że umysł jest źródłem wszystkiego. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Taką myśl teraz mam, że pewnie będę ten wywiad oglądał jeszcze raz i będę musiał rozkminić wszystko na spokojnie. Odnośnie tego, że szczęście jest w nas, to często można zobaczyć to oglądając vlogi podróżnicze, gdzie ktoś podróżuje właśnie do jakiegoś miejsca, gdzie jest kompletna bieda i często pada takie zdanie, że ci ludzie nie mają nic, ale są mega szczęśliwi, pomimo tego, że nic nie mają. I tutaj właśnie nasuwa się myśl, że no to szczęście chyba wynika z czegoś innego niż to, co posiadamy. No szczególnie tutaj, w tym kraju, w tej szerokości geograficznej, ten pomysł, że byt określa świadomość, dosyć mocno się osadził. Takie materialistyczne widzenie świata jest też po naszą bardzo silną ludzką tendencją. To nie jest tylko kwestia Marksa i Engelsa i komunizmu i socjalizmu. To jest w ogóle nasza bardzo silna ludzka tendencja, żeby brać za realne wszystko to, co się wydarza. Tutaj dlatego być może nam jest trochę trudno przejść tak gładko do reinkarnacji, do świadomości, do umysłu, który jest źródłem wszystkiego, ponieważ bardzo mocno jesteśmy przyczepieni do świata materialnego. Natomiast Budda, który w sanskrycie oznacza przebudzony ze snu niewiedzy, właśnie zwrócił na to uwagę, że nasze życie jest trochę jak sen. I mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że mogę brzmieć trochę oszołomiasto, natomiast wystarczy, żebyśmy na chwilę skierowali nasze ucho do fizyków kwantowych, już bardzo szybko się okaże, że to, co my nazywamy realną rzeczywistością, jest pewnego rodzaju konwenansem. Jest to pewna umowa między nami, że takie rzeczy są. Ten mikrofon, który widzę, do którego mówisz, jest oczywiście mikrofonem i nikt tego nie będzie kwestionował normalnie. Natomiast jeżeli bym ten mikrofon rozdzielił już na plastikowe części, metalowe części, je tak dosyć dobrze rozgniótł, no to przecież te części nie będą krzyczeć z powrotem, proszę mnie złożyć z powrotem, ja jestem, należę do mikrofonu, proszę mnie nie nazywać inaczej i tak dalej, prawda? Tylko to jest coś, co jest złożone z pewnych elementów. Te elementy są bardzo małe, one są tak małe, że okazuje się na końcu, że tak naprawdę ten mikrofon jest złożony w 99% z pustej przestrzeni, tak zwanej międzyatomowej pustki. Więc na dobrą sprawę powinniśmy mówić o tym mikrofonie, że jest to pewien zbiór cząsteczek, który jest w ciągłym ruchu, którego kolory są tak naprawdę, nie mają nic wspólnego z tymi kolorami, które my widzimy. I tak naprawdę ten mikrofon jest po prostu czystym i wyłącznym konwenansem. Dlatego Budda zwraca na to uwagę, że rzeczywistość nie jest taka, jak nam się wydaje, ale nie jest też całkiem inna. I sen, który my doświadczamy, na przykład unikając jakiegoś niebezpieczeństwa, które nam grozi, załóżmy jakiś wielki wielkolud z wielką maczugą, z takimi konkretnymi kolcami nas próbuje gonić, my się gdzieś chowamy w jakiejś małej jaskini, gdzie jego łapa nie jest w stanie nas złapać, w tym momencie się budzimy, no i myślimy sobie, jaki wielkolud, XXI wiek, wielkolud, chyba oszalałem, ale okazuje się, że jednak piżama jest rozpięta, tors spocony,
prześcieradło prawie na ziemi. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony esencja tego, co się wydarzyło, ten sen, jest nieistniejąca. Nie można powiedzieć, że jest jakaś, możemy złapać tak jak tęczę w ręce i mówić, no to jest, mamy to, prawda? Nie ma esencji tego. Natomiast z drugiej strony nie można powiedzieć też, że nic się nie wydarzyło. Coś przeżywaliśmy, czegoś doświadczaliśmy, coś jednak się miało miejsce. I w ten sposób można powiedzieć, Budda, patrząc na nasze życie, mówi o naszym życiu, że jest jak sen. Wszystko jest o wiele bardziej płynne, wszystko jest o wiele bardziej przenikające się, a przede wszystkim powiązane ze sobą nieograniczoną ilością powiązań, także nie można wyciągnąć jakiejś jednej rzeczy, to jest rzecz, która istnieje rzeczywiście. Pamiętamy z biologii takie kółeczko, gdzie było drzewo, prawda, tlen, liście, które opadają, żywią korzenie i tak dalej. Nie można wyjąć, ktoś powiedzieć, że coś jest niezależne całkowicie od czegokolwiek. I tak jest całym życiem. W 100%, no. Zanim dalej pójdziemy, to czy też słyszysz taki dziwny dźwięk? To są ptaki, okay. Które są... Okej, okay, spoko, spoko. Dobrze. Mam nadzieję, że się ze mnie nie śmieją w tej chwili i mówią, że gadam. No bo to taki dziwny dźwięk, jakby się ktoś śmiał trochę, no. No, może spróbuję przymknąć się. No. No. Dobra. Powiedzmy, że jesteśmy teraz bez świadków. Spoko. I tak sobie pomyślałem, to fajnie by było się odrodzić jakoś dobrze w przyszłym życiu, w jakimś dobrym miejscu, ale czy to właśnie, czy jest coś takiego jak dobre życie i złe życie? Czy tutaj jest tak, że cierpienie jest złe, szczęście jest dobre, czy po prostu to jest tak, że na przykład to życie mam dobre, kolejne będę miał jakieś trudne, będę musiał się czegoś nauczyć? Jak to jest? W buddyzmie cierpienie nie ma jakiegoś szczególnie wzniosłego miejsca. Cierpienie jest oczywiście czymś, co jest po prostu ewidentnym faktem. Ono jest, ale Budda, udzielając pierwszych nauk, nazwamy czterema szlachetnymi prawdami, wypowiedział się na ten temat. De facto mówiąc o szczęściu, ponieważ szczęście, cierpienie to są dwie strony tej samej monety tak naprawdę. I powiedział, że istnieje cierpienie, które jesteśmy w stanie zaobserwować. W dużej mierze ma ono wspólnego to, że wszystko przenika nietrwałość. Te domy, które widzimy tutaj, prawdopodobnie w większości nie będzie za 200 lat. Najpóźniej za 150 lat nikogo nie będzie z tych osób, które dzisiaj są na ziemi, kiedy my rozmawiamy. To jest pewne jak podatki. W związku z tym znamy to i to jest coś, co nas jakoś dotyka, prędzej czy później. Dalej powiedzieli, że istnieją przyczyny cierpienia. Tą przyczyną, na którą przede wszystkim wskazał, to było to, że utożsamiamy się z naszym ja, które samo w sobie może nie jest czymś takim strasznym, ponieważ mówisz do mnie per Michał, ja do ciebie mówię per Rafał i ja mówię, a nie ktoś inny, więc jest to oczywiście bardzo poręczna koncepcja, natomiast jeżeli zaczynamy się z tym coraz mocniej utożsamiać, a mamy taką tendencję, to pojawia się cały można być cały galimatias i wszystkie problemy. Następnie powiedział już coś bardziej optymistycznego, że istnieje droga wyjścia z cierpienia oraz że istnieją metody i nauki, które do tego prowadzą. Dlatego też w tej nauce zawarte jest, można powiedzieć, taka nie pusta, tylko jak najbardziej konkretna obietnica, że jeżeli będziemy stosować nauki, zaczniemy wreszcie żyć świadomi, ta odpowiedzialność, o której mówiłem na początku, jak wykłania się w tej chwili, jeżeli przyjmiemy to, że wszystko zależy od nas, no to też nasz zachodni umysł, który jest właśnie coraz bardziej przyzwyczajony do tego, że życie zależy od nas, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, że jednak branie rzeczy, losu w swoje ręce, to jest coś, co jest bardzo buddyjskie. Tylko że jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, to będziemy jak człowiek, który próbuje za pomocą tyczki
przesunąć półeczkę ping-pongową z jednego końca sali gimnastycznej na drugi koniec. Mniej więcej tak będzie nam to wychodzić. Natomiast jeżeli będziemy mieli dokładny opis i zrozumienie tego, w jaki sposób to działa i co prowadzi do pozytywnych skutków, co prowadzi do negatywnych skutków, to tak na dobrą sprawę dostajemy po raz pierwszy w życiu świadomie rozumianą drogę do wyzwolenia, czyli polepszenia naszej egzystencji, tej obecnej, przyszłej i następnej. I pytanie, czy jak to jest z tym szczęściem, cierpieniem, no można powiedzieć, że z dobrego snu jest się łatwiej przebudzić, ma się też więcej przestrzeni, natomiast im gorszy sen, tym jest to trudniejsze. Praktykowanie buddyzmu w Somalii czy powiedzmy w Syrii, gdzie czekamy na przyjazd bandy bataszków albo na przykład na nalot samolotów, sprawia, że w naszym umyśle nie ma nawet miejsca, nawet milimetra na to, żebyśmy mogli się zastanawiać, czym jest umysł, czym jest świadomość, jak te rzeczy działają. Natomiast jeżeli się odradzamy w Szwajcarii albo w naszej pięknej Polsce, to mamy wystarczająco dużo wolności, żeby właśnie na przykład chociażby mieć taki wywiad jak ten i sobie rozmawiać właśnie o tego typu rzeczach. Czy w Polsce mamy dużą społeczność buddystów? Oczywiście nie jest to, można powiedzieć, religia, która jest dominująca, to tego w żaden sposób nie można tak ująć. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce buddyzm trwa mniej więcej od 30, może 35 lat, myślę, że to jest maksimum, to ilość buddystów jest w porównaniu do innych religii wciąż tych mniejszych, tych różnych odłamów, na przykład chrześcijaństwa, czy nawet na przykład do religii żydowskiej, jest czymś porównywalnym, więc można powiedzieć, że w bardzo krótkim czasie kilka tysięcy osób, myślę, że to o takiej liczbie trzeba mówić, czy to będzie bliżej 10 tysięcy, czy to będzie bliżej 4 tysięcy, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ no, my reprezentujemy tylko jedną szkołę. Szkół jest w Polsce wiele. Natomiast myślę, że to jest kilka tysięcy osób. Nasz buddyjski związek Diamentowej Drogi Linii Karmakagyu jest największą organizacją buddyjską w Polsce. Mamy 70 ośrodków i w każdym większym mieście w Polsce jest jakiś ośrodek buddyjski. Powiedziałeś w Polsce, a na świecie? W sensie, czy buddyzm Diamentowej Drogi jest największą odmianą buddyzmu na świecie? Znowu tego nie jestem w stanie, nie robiłem aż takich badań, natomiast mamy 700 ośrodków na całym świecie, a jeżeli liczymy do tego klasztory naszej szkoły, to pewnie jest to ponad 1000, można być, placówek, które się tym zajmują. W związku z tym no jest to na pewno bardzo duża organizacja i no jest to pewien proces, który widać od kilku dekad, że buddyzm na Zachodzie bardzo dobrze się przyjmuje. Jest to zresztą przepowiedziane przez wielkiego mistrza Guru Rinpoche, który przeniósł buddyzm z Indii po tym, jak został zniszczony przez muzułmanów do Tybetu i powiedział mniej więcej coś takiego, że kiedy żelazne woły będą przecinać ziemię, mając na myśli pociągi, a żelazne ptaki będą szybować po niebie, wtedy moje nauki dotrą do kraju białego człowieka, a Tybetańczycy rozproszą się po świecie jak mrówki. Więc z drugiej strony można powiedzieć, że w krajach azjatyckich, gdzie buddyzm jest takim, można powiedzieć, taką religią establishmentu, z kolei w niektórych krajach bardzo dynamicznie rozwija się katolicyzm, na przykład w Korei. Więc na pewno to są różnego rodzaju przepływy. Jest to dosyć zrozumiałe. No, religia, która ojców i dziadów
często dla młodych może być już czymś, co straciło pewną świeżość i jakiś dynamizm i chętnie się zwracamy wtedy ku czemuś nowemu. Ale myślę, że na Zachodzie to była bardzo logiczna konsekwencja tego, co się wydarzyło w latach 60. i 70., kiedy rzeczywiście bardzo idealistyczne pokolenie poszukiwało w autentyczny sposób zupełnie innego sposobu funkcjonowania, chciało się dowiedzieć czegoś więcej o własnym świadomości, własnym myśle. I dlatego to spotkanie między buddyzmem a zachodnim umysłem było możliwe. Było to chyba jedno z największych spotkań w ogóle w historii. Są tacy historiozofowie, którzy mówią, że to było największe spotkanie w ogóle w dziejach ludzkości. Myślę, że jest coś na rzeczy, żeby tak powiedzieć. Czym charakteryzuje się buddyzm diamentowej drogi? Buddyzm diamentowej drogi jest jedną z trzech ścieżek buddyjskich, które zostały przekazane przez Buddę jako humanistę, który zrozumiał od razu, że natura ludzka jest zróżnicowana i że nie można przekazać tych samych nauk, takich samych dokładnie nauk wszystkim ludziom, ponieważ ludzie są różni, mają różne właściwości, mają różne gusta, mają różne tendencje. W związku z tym te nauki powinny to uwzględniać. Pierwszy poziom nauk przekazał dla przede wszystkim ludzi, którzy chcą uniknąć własnych problemów, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób nie popadać po raz kolejny w tarapaty, mieć różne plecy wystawione na to, że ktoś im bije w nóż, albo coś im bije w nóż, te plecy, albo że wpadną w jakąś pułapkę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię tu w takim kontekście trochę metaforycznym, bo chodzi też o nasze wewnętrzne pułapki, nasze wewnętrzne zawirowania. Więc przekazał im takie nauki, które przede wszystkim mówiły o właśnie o karmie, czyli jakie czyny prowadzą do pozytywnych skutków, jakie czyny prowadzą do negatywnych skutków, ponieważ to ci ludzie byli przede wszystkim tym zainteresowani, tym, żeby więcej nie popadać w problemy. Z tego powodu też są to nauki, które są bliskie osobom, którym taki mnisi, odizolowany sposób życia będzie bliski. Różnego rodzaju ślubowania, których jest 254 w przypadku mnichów, a 350 w przypadku mniszek. To jest powiedzmy coś, co chroni, co może chronić ich umysł i z czym oni się czują dobrze. Jeśli pojawia się z kolei nadmiar i pojawiają się ludzie, którzy mają bogatsze wewnętrzne życie, dla tych osób Budda przekazał ścieżkę wielkiej drogi, czyli tutaj już nauki, w których ludzie rozumieją, że nie da się własnego szczęścia, nawet osiągniętego właśnie w taki sposób, że w sposób taki drobiazgowy przestrzegamy pewnych nakazów i zakazów, że tego szczęścia nie da się oddzielić od szczęścia innych i sami wiemy w większości pewnie, że jeżeli jesteśmy w gronie, gdzie wszyscy się cieszą, to zawsze to trochę lepiej smakuje, niż jak tylko my sami się cieszymy. Więc jeżeli ludzie z bogatszym wewnętrznym życiem, którzy też mają trochę może bardziej taki filozoficzny nastawienie do życia, bardziej chcą się dowiedzieć czegoś, jak rzeczy działają, im przekazał nauki o współczuciu, czyli takie nauki, gdzie motywacja przynoszenia pożytku innym jest na pierwszym planie, a z drugiej strony, gdzie nauki o mądrości, czyli właśnie nauki o tym, że cała rzeczywistość jest podobna trochę do snu, gdzie rzeczy są wzajemnie uwarunkowane, gdzie nic nie ma samo w sobie istniejącej esencji. Te nauki były przekazane dla tego typu osób i zarówno nauki, jak i medytacje kierunkują poszukujących i są dostosowane właśnie do tego typu tendencji. Natomiast nauki diamentowej drogi, które były przekazane, najpierw rozwijały się bardzo głównie w Indiach. Było tam bardzo wielu mistrzów, którzy szybko i bardzo taki przekonujący sposób prezentowali te nauki. Potem, jak powiedziałem, zostały przeniesione do Tybetu. Te nauki przede wszystkim koncentrują się już na samym celu, czyli przede wszystkim koncentrują się na osobach, dla których stan oświecenia
jest czymś, co jest, do czego mają duże zaufanie. Nawet jeżeli nawet tego nie nazywają w ten sposób, nawet jeżeli nie wiedzą, że się tak nazywa, ale takie zaufanie do własnego potencjału, do tego, że życie jest właściwie pełne nieograniczonych możliwości, że wszystko jest możliwe, oni będą szukali takich nauk, które będą im w stanie pokazać, że to, co odczuwają, jest realnie i to w sposób szybki, najszybszy z tych wszystkich ścieżek, możliwy do osiągnięcia. Do tego potrzebuje diamentowa droga zawsze nauczyciela. Bez nauczyciela jest to niemożliwe, którego nazywamy guru albo w buddyzmie tybetańskim lamą, który uosabia właśnie tą możliwość, który to całość oświecenie uosabia w sobie i dzięki oddaniu otwartości do niego, stosując metody diamentowej drogi, jesteśmy w stanie w szybki sposób posuwać się naprzód. Ty też jesteś nauczycielem. Czy ty jesteś właśnie takim guru? Nie, nie. Nie, w ogóle nie ma takiego pomysłu. Zostaliśmy poproszeni przez naszego nauczyciela Lama Lendala, żeby opowiadać o tych podstawach buddyzmu, w tym buddyzmu diamentowej drogi. Więc ja raczej odbieram swoją rolę jako tego, kto po prostu przekazuje informacje. To jest moja podstawowa, mój podstawowy cel, najlepiej z sensem. Najlepiej by było. Jeżeli ktoś jest zainteresowany buddyzmem i chciałby sprawdzić, czy to jest dla niego, to gdzie szukać informacji? No, pierwszym takim chyba najprostszym wynalazkiem to będzie nasza strona internetowa, takim miejscem. Bardzo prosty adres www.buddhism.pl. Prościej się nie da. I tam będą informacje zarówno dotyczące tego, czym jest buddyzm, będą adresy naszych ośrodków, więc można sobie sprawdzić, czy w mieście, w którym jesteśmy, jest taki ośrodek, albo gdzie jest miasto najbliższe, w którym jest taki ośrodek. I są też informacje o różnych wydarzeniach, które mają miejsce, więc można być na bieżąco. W momencie, kiedy już nabierzemy przekonanie, że to jest dla nas, albo chcemy spróbować, to chyba takim najlepszym sposobem, żeby zacząć, jest po prostu udać się do ośrodka, posłuchać ludzi, którzy tam, popatrzeć sobie, porozmawiać z ludźmi, którzy tam są. Prowadzimy w każdym naszym ośrodku regularne medytacje, które są otwarte dla wszystkich. Można przyjść, są o stałych porach, stałych godzinach, najczęściej między 19 albo 20, od 19 do 20. I też można wówczas spróbować, czym jest medytacja, jak ona wygląda. Mamy tam też takie sklepy, sklepiki, w których można się zaopatrzyć w jakieś książki, podstawowe książki, w których możemy się właśnie przede wszystkim dowiedzieć różnych informacji, czym jest buddyzm i w jaki sposób można się nim zajmować. Jak tak mówiłem, jest ich 70 z tych ośrodków, więc powinno być tak, że w promieniu 100 kilometrów każdy chyba powinien być w stanie do takiego ośrodka dotrzeć. Super. Powiedziałeś, że celem buddyzmu jest osiągnięcie trwałego szczęścia. Jaki jest więc sens życia? No, wydaje się, że to by była chyba najlepsza odpowiedź, prawda? Wykorzystanie tego życia w ten sposób, żeby w nim było jak najwięcej szczęścia. I przy okazji, ażeby ono było jak najbardziej użyteczne dla innych. Życie, w którym jesteśmy użyteczni dla innych, jest pełne satysfakcji, a nakierowane na to, ażebyśmy osiągnęli szczęście, oznacza, iż wyzbywamy się różnego rodzaju zahamowań. Rozumiemy, że to jest pewnego rodzaju możliwość i sposobność, którą mamy, chcąc osiągnąć szczęście i jednocześnie będąc użytecznym dla innych, wykorzystujemy w najlepszy sposób. Tak mi się wydaje. Właśnie zapytałem, bo czyli szczęście, które wynika z tego, że pomagamy innym, że jesteśmy użyteczni.
No, można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że jak jesteś buddystą i chcesz być takim mimo wszystko egoistą, to najlepszym sposobem na to, żeby być buddyjskim egoistą, zrobić wszystko, co możesz dla innych. Ponieważ prędzej czy później prawo przyczyny i skutku, przestrzeń da nam prędzej czy później jakieś sprzężenie zwrotne, które będzie czymś bardzo dla nas. Okaże się, że ludzie chcą być w naszym otoczeniu, okaże się, że bardzo łatwo nawiązujemy związki z różnymi osobami, okazuje się, że w pewnych sytuacjach, kiedy potrzebna jest pomoc, to ta pomoc po prostu nie wiadomo skąd przychodzi i że jesteśmy w towarzystwie osób, które są zainteresowani tym samym, co my, chcą iść w tą samą stronę, chcą się rozwijać i po prostu jesteśmy cały czas w dobrym towarzystwie, a do tego mamy nauczyciela, który jest dla nas przewodnikiem, więc w zasadzie nie ma to miejsca na wątpliwości, lęki, obawy, a jest coraz więcej nieustraszoności, coraz więcej radości, coraz więcej takiego naturalnego współczucia, niewymuszonego, tylko po prostu współczucia, które polega na tym, że robimy coś dla kogoś, bo po prostu to robimy, bo to jest najsensowniejsze, co musimy. Nie ma w tym martyrologii ani oczekiwania, że dostaniemy jakiś order za to, tylko po prostu to jest coś najsensowniejszego, co sobie możemy wyobrazić. Jaka jest najważniejsza lekcja, może dla ciebie, którą ty wyciągnąłeś, którą daje buddyzm? No, nie do końca jest mi łatwo odpowiedzieć, bo tych lekcji było na pewno kilka. Na pewno taką dla mnie czymś, co buddyzm mi pokazał, to jest to, że duchowy system i w ogóle ścieżka duchowa może osadzać się na czymś, co można nazwać stabilnością. Nie jest jakby w tej ścieżce duchowej nie jest istotne to, i czasami medytacja może mieć taki obłoczek czy taki zapaszek, że jest to coś mistycznego, coś, gdzie przeżywamy jakieś niesamowite stany świadomości, tylko okazuje się, że medytacja, która po tybetańsku oznacza przyzwyczajanie się, gen oznacza przyzwyczajanie się, czyli jest to całkowicie praktyczna droga i ścieżka, która pokazuje, że przy włożeniu pewnego wysiłku, co dla nas jest takim pewnym dosyć, jak ludzi zrozumiałym mechanizmem, z biegiem czasu otrzymujemy coraz więcej stabilności. Ta stabilność po prostu zaczyna się od tego, że rozwijamy dystans do zjawisk i to oznacza, że zaczynamy mieć coraz więcej również dystansu do siebie. Zaczynamy mieć coraz więcej dystansu do różnych naszych przeszkadzajek, przeszkadzających uczuć, na przykład naszych nawyków, które nam przeszkadzają i które nas sprowadzają na manowce, sprowadzają do różnego rodzaju nieporozumień i tak dalej, że zaczynamy mieć po prostu taki moment, kiedy one przestają nas wodzić za nos, kiedy przestają nas łapać, ciągnąć gdzieś w jakąś stronę, którą już wiemy, że prowadzi nas donikąd, tylko nagle się pojawia pewien dystans, który daje nam czas, żeby powiedzieć halo, halo, nie, ja tym razem zrobię coś kompletnie innego. Nawet jeżeli to będzie wyglądało trochę sztucznie, nawet jeżeli będę odczuwał to, że to nie do końca jest takie moje naturalne coś, ale ja postanawiam, że jednak decyduję zrobić coś innego. Czyli daje dużo więcej decyzji, daje dużo więcej takiej wolności w podejmowaniu decyzji, żeby zrobić coś sensownego i właściwego. A do tego wydaje mi się, że buddyzm przynosi taką, wnosi ogólnie do życia taką cechę, że wszystko po prostu sobie da bardziej ciekawe. Czy przychodzi ci do głowy jakiś konkretny przykład? No pewnie tych przykładów znalazłoby się trochę. Na pewno miałem wiele takich sytuacji, gdzie z jednej strony zacząłem dostrzegać w rzeczach, których nigdy bym się nie spodziewał, coś sensownego, coś pięknego, coś, co normalnie pewnie bym przeszedł koło tego beznamiętnie,
jak też były takie sytuacje, w których widziałem bardzo wyraźnie, że na przykład chcę coś powiedzieć komuś i tego nie zrobiłem, ponieważ wiedziałem, że to, że znam to zbyt dobrze, prowadzi mnie cały czas w tą samą stronę. Oczywiście wiele też historii związanych z przyjaciółmi, wiele z historii związanych z nauczycielem moim, który nas inspirował do tego, żeby pokonywać różnego rodzaju bariery, czy lęku, czy tego, co się wydawało, że jest niemożliwe, okazało się, że nadal jest możliwe. Na przykład zakup naszego ośrodka, pamiętam, jak kupiliśmy część naszego ośrodka, większość z nas była wtedy studentami, tak naprawdę na zasadzie cudu kupiliśmy ten ośrodek. Miałem wtedy 600 metrów kwadratowych, to po prostu coś, co wow. W ogóle się nie mieściło wtedy w głowach. Kiedy kupiliśmy ten ośrodek, nasz nauczyciel wszedł na dach i pokazał obok leżącą halę, która miała prawie 2000 metrów i powiedziała, a teraz kupicie to. I pamiętam, że ja wtedy sobie pomyślałem w ogóle, Lamo, o czym ty w ogóle mówisz? My żeśmy tutaj ledwo w ogóle się wyrobili z tym. To jest, mamy długi, mamy tyle jeszcze do zrobienia z tym, a mamy kupić jeszcze to. I to były takie punkty, kiedy nagle się okazuje, że te nasze jakieś linie demarkacyjne, że coś jest niemożliwe, że coś jest nieprzekraczalne, to są wszystko koncepcje. Słyszałem teraz właśnie na kursie taką myśl od jednego z nauczycieli, że jeżeli ktoś często reaguje negatywnie w stosunku do ciebie, to jest to, w jaki sposób on postrzega świat. I żeby nie brać do siebie właśnie tych negatywnych emocji pochodzących od innych ludzi. No, na pewno spotykanie innych ludzi jest częścią naszego świata i to też ma coś wspólnego z nami, że spotykamy akurat tych ludzi, a nie innych. Wszyscy my mamy jako ludzie swoje własne... Masz na myśli, że przyciągamy tych ludzi, czy że to jest nasza karma? No, związki. No, jeżeli mamy związki z ludźmi z przeszłości, no to będziemy ich przyciągali. Z niektórymi nie mamy w ogóle żadnych związków, więc albo się mijamy, nawet nie zwracając na siebie uwagi, albo staramy się te związki nawiązać i im bardziej się staramy, to nic z tego nie wychodzi. Natomiast z pewnymi osobami, czy tymi, które mamy dobre relacje, czy mamy złe relacje, mamy związki. To wynika z tego, jak można powiedzieć, wygląda nasza wspólna karma, czyli karma tego, co kiedyś robiliśmy może wspólnie albo złego, albo negatywnego, albo może pozytywnego. Dzisiaj to się też w jakiś sposób wyraża. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz zamienić się w doktora, który bada, doktora historii karmy i badać wszystkie te związki, tylko chodzi o to, żeby przede wszystkim reagować na to w taki sposób, żeby nie powielać tych nawyków. To, że ktoś ma no, pewien zakłócony aparat mowy i wyraża się, może nawet chcesz powiedzieć coś dobrego, ale używa takich słów, czy mówi to w taki sposób, że zawsze to wychodzi, miało być dobrze, a wychodzi jak zawsze. Czy ludzie po prostu mają jakieś dużo pomieszania w sobie albo mają bardzo silne emocje, których część jest po prostu negatywna. To jest jakby ich część, natomiast nasza część to jest reakcja na to. I myślę, że to ten nauczyciel miał na myśli, że sposób, w jaki my zareagujemy na to, jak kto coś do nas mówi, jest jakby wyrazem naszej dojrzałości, dystansu do zjawisk i tego naszego poziomu zrozumienia, ale też i współczucia, ponieważ nie tylko patrzymy na ludzi, że się zachowują w taki sposób, tylko też możemy odczuwać, że ten stan jest wynikiem tego, że jak się źle czują, to też się źle zachowują, że ten stan, w którym są, nie jest przyjemny i być może ten stan nie trwa tylko teraz, jak o tym mówią, tylko to trwa cały czas. W związku z tym naturalnie możemy o nich myśleć ze współczuciem. To jest oczywiście praktyka
To nie jest coś, co po prostu pstrykniemy palcem i będziemy zawsze za każdym razem czuli tak samo, ale to dążenie, cały czas dążenie, żebyśmy się, nawet jeżeli nam nie wyjdzie to za każdym razem, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy cały czas z taką żelazną konsekwencją dążyli do tego, żeby tak było. I kontynuując jeszcze ten temat, pytanie jest takie, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi? I tutaj mam na myśli ludzi, z ludźmi, których mamy w naszym towarzystwie i niekoniecznie możemy od nich uciec, na przykład w pracy albo w rodzinie. No, są tutaj takie trzy podstawowe metody. Jedna jest najmniej bohaterska, czyli jeżeli możemy jakoś się od nich odizolować, jeżeli możemy odwrót. Gdzieś znaleźć jakieś bezpieczną przystań, no to możemy to wybrać, tak? Po to, żeby może, ponieważ ten wpływ będzie miał też konsekwencje być może na nas, czujemy, że nie mamy wystarczająco dużo nadmiaru, żeby się z tą sytuacją zmierzyć, w związku z tym po prostu robimy unik i dzięki temu zabezpieczamy się przed tym, żeby zrobić coś, że sami zaczniemy się zachowywać negatywnie. Drugi sposób to jest taki, kiedy mamy już trochę nadmiaru, żeby zacząć dostrzegać w tych osobach po prostu ludzi. My sami też mamy pewną sytuację. My nie jesteśmy pozbawieni ograniczeń. Też wiemy, że mamy swoje jakieś graniczne punkty, mamy swoje różne czerwone guziki, na które ktoś może nam nacisnąć, znamy to. W związku z tym możemy przenieść to zrozumienie też na tą osobę, że ta osoba może ma te guziki gdzie indziej, te linie ma gdzie indziej, ale de facto jesteśmy ludźmi, jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. I wtedy możemy popatrzeć na takiego kogoś po prostu jako osobę, która jest, no, ma sporo cierpienia. I to, co wyrażę, to jest maksimum to, co może z siebie dać. Po prostu gdyby mogła się zachować lepiej, gdybyśmy mogli nagle pstryknąć i zmienić to pomieszanie, zabrać jej trochę tych negatywnych emocji, uspokoić ją, to na pewno zachowałaby się inaczej. I jeżeli mamy trochę takich zręczności, bo po pierwsze musimy też mieć pewną relację z tą osobą, stworzyć pewną otwartość, a być może mamy też talent do tego, niektórzy ludzie są psychologami, niektórzy ludzie są mediatorami i w ogóle są dobrzy w tym, to wówczas, jeżeli mamy ten nadmiar, możemy spróbować właśnie trochę rozbroić tą osobę, spróbować rozbroić tą sytuację, dotrzeć do tego, co jest dla niej ważne, koncentrować się przede wszystkim na pozytywnych rzeczach, zarówno w tym, co ona robi, w tym, jak ona jest, po to, żeby trochę rozbroić tą sytuację i spróbować wpłynąć na to, żeby była mniej toksyczna, a może za jakiś czas stwierdzić, że my jesteśmy tacy jacyś bardziej spokojni niż inni, może mamy trochę więcej cierpliwości. Może się zapytają, a skąd ty taki jesteś? Może wtedy będzie szansa, żeby nam powiedzieć coś o buddyzmie i o medytacji, co byłoby oczywiście świetnym rozwiązaniem. Natomiast ostatni sposób jest taki, że jak to mówi nasz nauczyciel Lama Ole, wpuszczamy złodzieja do pustego domu, czyli po prostu koncentrujemy się całkowicie i wyłącznie na tym, co robimy, w najbardziej uparty sposób, żeby, nie wiem, ta toksyczna osoba, co wyrabiała wokół nas, my po prostu robimy swoje. I wówczas energia, która ta osoba będzie próbowała na nas przerzucić, nie spotka się z jakąkolwiek energią z naszej strony, nie będzie żadnego punktu zaczepienia i prawdopodobnie naturalnie ta osoba przestanie w ogóle jakoś na nas oddziaływać, ponieważ zobaczy, że my sobie z tym doskonale radzimy i też może sama zobaczy ten swój teatr, nagle stanie się też trochę widzem tego, co robi. Może to ją w jakiś sposób czegoś nauczy. O, miałem przez sekundę wyłączony mikrofon, bo ktoś tam wierci u góry. Sąsiedzi nie współpracują dziś. A właśnie odradzenia sobie z tymi trudnymi ludźmi to jest krótka droga czasem do gniewu. I czy w buddyzmie są jakieś sztuczki, które pomagają poradzić nam sobie z gniewem tu i teraz? No, już trochę o tym powiedziałem. Gniew jest najbardziej negatywnym, najbardziej kosztownym uczuciem. On wypala bardzo wiele właściwości, dobrej właściwości, które mamy.
On też odsuwa od nas ludzi, stwarza dystans, ponieważ naturalnie zaczynamy pokazywać, że czegoś nie lubimy, odsuwamy, zamiast być częścią całości, zaczynamy odsuwać rzeczy od siebie nawzajem i od nas. No i jest to coś, co zmienia chemię naszego ciała, coś, co jest bardzo mnie nieprzyjemne, więc nic dobrego na temat gniewu nie da się powiedzieć, wręcz przeciwnie. Dlatego myślę, że dodałbym do tego, o czym mówię, to jest to, żeby przyjąć, że to jest nasz największy jakby nieprzyjaciel, to jest nasz realny nieprzyjaciel. Jeśli chodzi o pracę z przeszkadzającymi uczuciami, ja myślę, że dobrym sposobem jest to, żeby zacząć koncentrować się na uczuciu, a nie na źródle tego uczucia. Innymi słowy, żebyśmy potraktowali gniew jako coś, co jest pewnego rodzaju obiektem naukowej obserwacji, abstrahując od tego, kto ten gniew spowodował, ponieważ nie ma czegoś takiego jak uzasadniony gniew. Nie ma czegoś takiego. Gniew jest zawsze naszym problemem. On nie musi w ogóle wystąpić. Nie ma obowiązku, żeby on wystąpił. On po prostu występuje w nas. Dlatego zostawienie tego gniewu po prostu jako pewne zjawisko i jednocześnie z uporem robienie tego, co robimy, nie dawanie temu uczuciu żadnej energii, każdej z tych sytuacji, kiedy ten gniew automatycznie się pojawiał, każda taka sytuacja, kiedy na przykład będziemy nadal kontynuowali to, co robimy, albo na przykład energię tego gniewu wykorzystamy do tego, żeby na przykład sprzątać mieszkanie, albo zrobić jakąś czynność, która wymaga właśnie takiej energii, którą gniew zawsze podnosi ciśnienie, podnosi krwiobieg, rytm serca i tak dalej, żeby to wykorzystać do tego, żeby zrobić coś na przykład z konstruktywnego i nie ulec temu uczuciu, to wówczas mamy bardzo dużą szansę nie tylko na to, że za kolejnym razem ten cały proces będzie dla nas o wiele łatwiejszy, ponieważ ten gniew będzie miał już o wiele mniejszą energię, ale poza tym to, co może się wydarzyć, to jest to, że może się również pojawić pewna mądrość. Rozumiesz, że z innymi trudnymi emocjami, na przykład takimi jak zazdrość, pracujemy w ten sam sposób? No, można powiedzieć, te uczucia, one mają swoje własne, można powiedzieć, barwy i niektóre są bardziej uparte, niektóre są nieuparte. Lama dawał tutaj różne przykłady dotyczące zazdrości, na przykład, że możemy, po pierwsze, możemy sobie zawsze wyobrazić, że ta osoba, której ta zazdrość dotyczy, może już jutro umrzeć, więc ta zazdrość trochę przestaje mieć taki sens. Po drugie, możemy życzyć, możemy wejść tutaj z poziomu takiego bogactwa i życzyć tej osobie, ażeby miała taką ilość tego, o co jesteśmy zazdrośni, czy taką ilość osób, o które jesteśmy zazdrośni, że to przestaje być w ogóle, zaczyna być to absurd i zaczyna być to jakiś paradoks. Jeśli chodzi o dumę, myślę, że można ją rozszerzyć w ten sposób, żeby po prostu wykorzystać to takie poczucie jakiejś wyjątkowości i powiedzieć sobie, zamiast to, że tylko ja jestem wspaniały i tak dalej, to po prostu zobaczyć, okej, oni też są wspaniali. To wszystko dookoła jest wspaniałe. Ja jestem częścią wspaniałego świata, ja jestem częścią wspaniałego towarzystwa. Inną metodą jest po prostu stwierdzenie, że w moim przypadku na przykład to trochę działa. Mówię trochę dlatego, że chciałbym, żeby to nie wyszło, że jestem, tak jak powiedziałeś, guru czy mistrzem. Wszyscy jesteśmy na jakiejś drodze. Ale w moim przypadku na przykład zadziałało to, że powiedziałem sobie, ja nie mam na to czasu. Po prostu nie mam na to czasu teraz. Nie mam czasu na te głosy, poklepywania mi po ramieniu i oceny, czy ja jestem teraz dobry, czy po prostu nie mam na to czasu. Nie chcę się tym zajmować. Mam zupełnie inne sprawy na głowie, więc po prostu nie mam na to czasu. W moim przypadku akurat to zadziałało. Dobrze. I tak dalej. I tak dalej. I to temat musielibyśmy... Ten temat pewnie sobie dłużej. To jest trudna praca, ale tak z wiekiem coraz łatwiej sobie radzić z tymi emocjami. Już można zobaczyć wcześniej, kiedy one się pojawiają
i jakoś ugasić pożar. Dobra, to były negatywne emocje, a teraz porozmawiajmy o takich fajnych uczuciach, o miłości. Na przykład w chrześcijaństwie jest tak, że powinniśmy być z jedną osobą przez całe życie i w ogóle nie spoglądać na żadne inne. Jak to jest w buddyzmie? Czy jest jedna, jedyna miłość? No Rafał, wreszcie coś pozytywnego, żeśmy przeszli po tych wszystkich różnych kłopotach i problemach, przez które przeszliśmy. No miłość to jest w ogóle super uczucie, to jest coś wspaniałego. Tylko, że ta miłość, od razu trzeba powiedzieć, ma takie dwa oblicza. Jedna to jest takie coś, co jest taką trochę quasi miłością, a druga jest, można powiedzieć, taką miłością prawdziwą. Ta miłość, która jest oczekująca, określająca bardzo wyraźnie, co jakie ma być, miłość, która przede wszystkim mówi, co ja z tego będę miała, jest inną miłością niż taka, która mówi przede wszystkim, co ja mogę dać, w jaki sposób mogę cię uszczęśliwić. Nie martwić się o to, czy wchodzę w tej chwili w dobrą transakcję kupiecką, czy może w niedobrą transakcję kupiecką. Po prostu to uczucie, które mamy do kogoś, ta atrakcyjność tego kogoś, to przyciąganie, które mamy do kogoś, ten związek, który mamy z kimś, jest wystarczającym paliwem do tego, żebyśmy chcieli, żeby ta osoba była jak najbardziej szczęśliwa. Żeby w przypadku kobiety, żeby była po prostu traktowana jak księżniczka i żeby była księżniczką, a w przypadku mężczyzny, żeby był królem albo wojownikiem. Ta miłość oczywiście może iść nawet dalej. Ona może też wejść w taki obszar, gdzie będziemy też widzieli, że czasami ktoś ma słabszy moment, my mamy czegoś więcej, ktoś ma czegoś mniej. Wówczas również wtedy staramy się działać. To będzie wtedy bardziej współczucie. Dalej możemy też być w takiej sytuacji, kiedy z samego powodu, że komuś się dobrze wiedzie, że ktoś robi coś dobrego, odczuwamy pewną radość. Wtedy to będzie bardziej współradość. Ja pamiętam, było takie zdarzenie, że nie pamiętam, chyba byli tajscy piłkarze, którzy zostali uwięzieni w takiej jaskini. Nastolatkowie zostali uwięzieni w jaskini, ponieważ tam... Zalało? Zalało tę jaskinę. Przez parę dni cały świat czekał, czy oni przeżyją, czy nie. Pamiętam w momencie, kiedy oni zostali uwolnieni, wszyscy odczuli jakąś ulgę, tak? Było takie wyraźne, że wszyscy, ojej, jak fajnie. Nie byliśmy tam wcale, nasze życie od tego nie zależało, nawet można powiedzieć, żadnej kasy z tego nie mieliśmy, że oni zostali uwolnieni. Nic tam nie przyszło, ale odczuliśmy to. I to jest takie właśnie odczucie, które możemy sami zobaczyć, tak? I na końcu tą miłość możemy widzieć również jako po prostu coś, co jest nierozróżniające, kiedy zaczynamy to uczucie rozszerzać na wszystkich, kiedy nie musimy jakby już się koncentrować tylko na naszych najbliższych, ale odczuwamy to coraz szerzej, coraz bardziej na wszystkich. I to są takie, można powiedzieć, cztery oblicza miłości, o których mówi buddyzm. Temat, od którego zacząłeś, bycia z jednym partnerem czy z wieloma partnerami, oczywiście to jest wszystko kwestia osobista i zależna od dwojga osób. Na pewno bycie z jedną osobą jak najdłużej jest czymś, co jest z jednej strony najbardziej praktyczne, z drugiej strony prawdopodobnie głębia tego związku da najwięcej z tego spotkania. Więc oczywiście ma to sens, ale bycie na przykład ze sobą za wszelką cenę, tylko dlatego, że to ma być jakiś dogmat, myślę, że to nie jest jakiś najlepszy pomysł. Oczywiście trochę sytuacja się zmienia, kiedy są dzieci, ale też ma to swoje granice. Czasami to wystarcza, czasami to nie wystarcza. Budda się trzymał z daleka od tych tematów, od naszej sypialni. Sami tutaj musimy trochę zdecydować, gdzie jesteśmy w stanie dać najwięcej szczęścia, gdzie jest,
gdzie będzie najmniej cierpienia. Czasami bycie razem będzie tym, co pomimo trudności da nam szczęście, a czasami bycie razem będzie źródłem cierpienia, żebyśmy nie wiem, co zrobili. Ciężko powiedzieć, jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna, to są te związki, o których mówiliśmy. To, że na przykład nam, mimo tego, że jesteśmy w jakimś związku, nawet dłużej, nagle okazuje się, że jakieś osoby są dla nas atrakcyjne. Musimy zrozumieć, że żyliśmy niezliczoną ilość razy. Jak mówią nauki buddyjskie, wszyscy byliśmy dla siebie matkami i ojcami. Byliśmy pewnie kochankami, siostrami, żonami, braćmi, mężami. To nie ma początku, w związku z tym te wszystkie spotkania, które w tym życiu się wydarzają, one mają różną moc, różny ładunek jest między nimi, więc też dobrze to rozumieć. Czasami ludzie na przykład odczuwają mają takie wyrzuty sumienia, poczucie winy, że są na przykład w związku małżeńskim, a nagle czują do kogoś jakąś niesamowite pociąganie. Myślę, że sama wiedza o tym, że to jest normalne, że takie rzeczy po prostu się wydarzają, ponieważ to życie, ten związek, to jest po prostu jakieś jedno otwarcie, które ma miejsce. Natomiast to nie znaczy, że żyjemy w jakimś wyizolowanym miejscu i że nie mieliśmy związku z innymi osobami. Być może w jakimś innym poprzednim życiu z tą osobą mieliśmy szczęśliwe życie rodzinne, może mieliśmy dzieci z tą rodziną, z tą osobą. Takie trochę otwarcie, nie mówię, że to trzeba wierzyć, nie mówię, że to, ale można przyjąć, że być może to jest możliwe, chociaż tyle. No takie bardzo logiczne podejście, nie? Żeby nie być za wszelką cenę z jedną osobą, zdawać sobie sprawę, że nawet jeżeli z kimś jesteś, to możesz poczuć coś do innej osoby, tak? No, bardzo sensowne wytłumaczenia. A to, co się zapytam, to nie jest chyba pytanie buddyjskie, ale cię i tak zapytam, bo jesteś mądrym człowiekiem. Teraz jest bardzo dużo... To się nagrywa, a wytniemy. Jest bardzo dużo związków, które się rozpadają. Jak twoim zdaniem, dlaczego? Dlaczego tak jest? Słyszałem od mojego bardzo dobrego przyjaciela, że kiedyś mu tak powiedział nasz nauczyciel, że w dawnych czasach, jak ludzie żyli 40 lat, to łatwo było mieć jedną partnerkę. W tej chwili żyją po 70 lat. Więc to różnie bywa. Tak jakiś chyba Hanuszkiewicz powiedział, że mężczyzna, który składa przysięgę w wieku 25 lat jednej kobiecie, no to de facto składa ją w imieniu 30-letniego faceta, 40-letniego faceta, 50-letniego i 60-letniego faceta. Jak spojrzymy wstecz, to ile mamy wspólnego z tym 17-latkiem, którym kiedyś byliśmy, nic. To okej, no mamy jakieś to samo nazwisko, powiedzmy widzimy zdjęcia, są jakieś podobieństwa twarzy, ale jeżeli chodzi o życie, spojrzenie na świat, emocje, rozumienie, to jest po prostu zupełnie inny człowiek. Dlatego też myślę sobie, że no na pewno świat też jest inny. Nie jesteśmy od tego wolni. Kiedyś wszystko było o wiele wolniejsze. Jak kiedyś ktoś pojechał z jakiegoś dworku, pół dnia jechał karocą czy jakimś wozem, gdzie były trzy obrazy i zobaczył te trzy obrazy, to prawdopodobnie później przez 3 tygodnie w tym dworku rozmawiano o tym, prawda? A my mamy internet, telewizję, w dużych miastach propozycje spędzenia czasu bez przerwy, jesteśmy bombardowani informacjami różnymi, od przyjemnych po nieprzyjemne, wiele rzeczy musimy, wiele rzeczy natychmiast musi się wydarzyć. Też komputery przyniosły coś, co zaczęło wyprzedzać nasz mózg. Nie wiem, czy wiesz, ale bodajże w 1994 albo 1995 roku pojawił się procesor, który już był szybszy niż cała ludzkość. Czyli jeden procesor był w stanie wykonać szybciej pewną czynność, jakieś zadanie, które również podjęłoby się całe 7 miliardów ludzi. Okazało się, że nie dalibyśmy rady tego przejść, tego procesora. Więc jeżeli tak jest,
To znaczy się, że bardzo dużo rzeczywistości w ogóle odbywa się już poza tym, co jesteśmy w stanie naturalnie nadążyć. To w naturalny sposób wpływa na to, że też przemieszczamy się, zmieniamy miejsca i też, że wiele rzeczy po prostu jest na guziczek. Jesteśmy w stanie coś włączyć albo kliknąć i coś się zmienia. Tak, to jest niesamowite, jak technologia rozwija się wykładniczo. Ja pamiętam, jak w przedpokoju był. No, ja to niewiele pamiętam, bo tata czasami opowiada, jak chciał zadzwonić do mamy, to szedł na pocztę i zamawiał rozmowę. Ja pamiętam czasy, gdzie telefon był przybity do ściany w przedpokoju i się stało pod tą ścianą i się rozmawiało z kimś. A teraz, no, teraz mamy przenośny komputer przy sobie i tak naprawdę tyle rzeczy, ile jesteś w stanie zrobić za pośrednictwem tego sprzętu, to jest niesamowite. Ciekawe, jak będzie to wyglądało w nadchodzących latach. No ja pamiętam, mam już tyle, że pamiętam, że do mnie kolega przychodził na dobrą noc oglądać telewizję, ponieważ telewizora nie miał nawet u siebie. Tak. Tylko niektórzy mieli telewizor, nie? I wszyscy sąsiedzi się złazili i oglądano wspólnie. Inny sposób układał relacje, nawet takie sąsiedzkie, prawda? To oznaczało, że się ludzie zbierali i to było w przeszłości bardzo często, ludzie się zbierali po prostu dla jakiejś jednej konkretnej rzeczy, żeby coś zrobić razem. Nie tak jak my, że my wybieramy to, żeby zrobić to razem, tylko nie można było tego nawet zrobić inaczej, jeżeli się chciał być tego świadkiem. Tego myślę, że wraz z tym wzrostem świadomości, z jednej strony wzrost świadomości, rozumiemy coraz więcej rzeczy, ale z drugiej strony nasze życie przyspieszyło, wiele rzeczy przyspieszyło, dlatego nie jest łatwo w tej chwili utrzymywać przez dłuższy czas. Jakby życie nie sprzyja temu. Kiedyś to sprzyjało, kiedyś się chodziło cały czas w tej samej kurtce, kiedyś się chodziło tą samą drogą, kiedyś się spotykało tych samych ludzi. Łatwiej było też wykonywać pewne rzeczy w takim rytmie. Dzisiaj bez przerwy są zmiany. Wymaga to dużo więcej takiej woli i też determinacji, żeby coś po prostu w powtarzalny sposób. Myślę, że tutaj właśnie medytacja odgrywa ważną rolę, bo ćwiczy umysł, żeby być skupionym na jednej konkretnej rzeczy, żeby się nie rozpraszać, a ty też jesteś winny uzależnienia od internetu, social mediów i od telefonu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Miałem taki moment, kiedy dostałem po raz pierwszy iPada. Wtedy zrozumiałem trochę moje dzieci. Ponieważ moja młodość to była młodość, którą się spędzało poza domem, na podwórku. Na podwórku były najbardziej ekscytujące rzeczy, które mogły mieć miejsce. A dzięki iPadowi zrozumiałem, że to dokładnie te same ekscytujące rzeczy, ten sam poziom zafascynowania czymś można osiągnąć siedząc w domu i klikając w to pudełko. Nawet większe, nawet większe. Czy większe bym nie powiedział. Trudno to porównać. Na pewno jest mniejsze doświadczenie życia. Tego wiem. Pomyślałem, że większy, dlatego że przez technologię mamy większy dostęp do zmienności. Czyli coś cię znudzi i zaraz możesz znaleźć coś innego, co jest ciekawe. Znowu cię to znudzi, znowu znajdziesz coś, co jest ciekawe. Tak w sumie ja czasami w ten sposób prokrastynuję, że zaczynam badać jakiś nowy, ciekawy temat i tak głęboko, tak zaczynam szukać nowych informacji, że nagle łapię się na tym, że robię całkowicie coś innego, coś, co nie było w ogóle założeniem, czyli jeden temat ciągnie kolejny i to jest taka dziura bez dna. Dlatego, że prawdopodobnie tak mi się wydaje, mogę być w błędzie, ale taka jest moja osobista teoria, że ja należę chyba już do ostatniego pokolenia, które miało ten luksus, żeby zgłębiać rzeczy w głąb. Natomiast myślę, że ty jesteś już z tego pokolenia, które musiało bardzo dużo rzeczy zgłębiać wszerz. Musiało w bardzo szybkim tempie ogarniać bardzo dużą ilość informacji. Pobieżnie. Ja
Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie studiowanie było prostsze i łatwiejsze i też miało dokładnie to, co znaczy, czyli naprawdę wchodzenie w błąd. Kiedyś miałem taką sytuację, że byłem z pewną młodą osobą na jakimś koncercie pewnego zespołu i wróciliśmy do domu i oboje zafascynowani. Duża różnica wieku była między nami, ale oboje zafascynowani i usiedliśmy i różnica była taka, że ja wsiadłem, zacząłem w Wikipedii badać różne związki, jakie były korzenie tego, skąd ten zespół czerpał muzykę. Trochę się o nich poczytałem, zacząłem sobie trochę przypominać, jak ta muzyka była połączona z czymś innym, no po prostu zacząłem to studiować. A ta młoda osoba po prostu wzięła kilka filmików na YouTubie, obejrzała kilka koncertów wcześniejszych, późniejszych i tak dalej, to jej wystarczyło. Tak. Ponieważ jej umysł już był przyzwyczajony do tego, że trzeba szybko, bardzo szybko znaleźć wystarczającą ilość rzeczy, żeby mieć jakieś pojęcie. Czyli po prostu przez zalew tej ilość informacji, którą trzeba zbadać, no niestety pojawia się powierzchowność, która jest nieunikniona, no bo no nie można wymagać od kogoś, kto ma zgłębienia 3000 danych, żeby miał taką samą głębię, jak ktoś, kto może się skoncentrować na 50 danych. Szalone czasy. Szalone czasy. I jeszcze właśnie w tym temacie, to, co mi się podoba w buddyzmie, to, że właśnie można spotkać dużo fajnych, ciekawych ludzi i stworzyć taką interesującą społeczność. Ja nie wiem, czy utożsamiam się z buddystą, z byciem buddystą. Otrzymałem schronienie od lamy. Natomiast głównie przychodzę do ośrodków, jeżdżę na wyjazdy, dlatego że lubię buddystów. Podoba mi się ta społeczność. Mam nadzieję, nie jest jakiś problem, który tutaj przedstawiasz. Nie. Nie, po prostu dzielę się a propos tego, że właśnie coraz częściej spędzamy czas przed komputerem, izolując się, a właśnie buddyzm to jest taka fajny sposób na to, żeby poznać interesujących ludzi, przy tym się czegoś nauczyć. Tak. Ja to w ten sposób postrzegam. Dobrze, mówiliśmy o tej miłości. Nie ma co zbyt długo mówić o tych wspaniałych uczuciach. Czy buddyzm ma rozwiązanie dla osób, które mają problemy z depresją albo z lękiem? Jeszcze wrócę, żeby nie było, że nie doceniłem tego, co powiedziałeś o tej twojej takiej twojej chęci spędzania czasu z buddystami. Rzeczywiście jest tak, że w tych czasach właśnie takich, jakich one są, bardzo mocno my kładziemy nacisk na to, że my jesteśmy, jak to mówimy, analogową wspólnotą. Czyli wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, mają służyć, natomiast one nie są naszymi przewodnikami. Kontakt ludzki jest nieunikniony i jest wręcz wymagany do tego, żebyśmy się mogli rozwijać. Ale ja jestem optymistą, ponieważ myślę, że COVID w ogóle tak chyba sprawił, że ten kontakt ludzki został bardziej doceniony, nie tylko wśród buddystów, tak, ale myślę, że przez wszystkich. I to jest bardzo pozytywna strona tego, co się wydarzyło. I myślę też, że to, że się nie czujesz buddystą, to też jest super, ponieważ te wszystkie etykietki, kim my możemy być, no powiedzmy, jesteś, załóżmy, radiowcem, jeszcze potem sobie dołóż etykietkę buddysta, jeszcze sobie, powiedzmy, nie wiem, windsurfingowiec, no i zbieramy te wszystkie etykietki, ale w buddyzmie odchodzimy od tych etykietek, staramy się raczej rozszerzać to pojęcie, kim my jesteśmy, więc niepotrzebne są nam takie ciasne garniturki typu taki czy inny. Buddystą jesteśmy jako efekt uboczny. Tak naprawdę pracujemy z własnym umysłem, chcemy się rozwinąć, chcemy osiągnąć oświecenie. Jeżeli moglibyśmy je osiągnąć, będąc nie wiem, pracownikiem kolei, to myślę, że Budda w ogóle nie miał nic przeciwko temu. To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu pewne metody są tutaj
rzeczywiście doskonałe i ma to miejsce. Nie chodzi o to, żeby być. Tak. Chodzi o to, żeby sobie kolejną tożsamość, przez to, że staliśmy się buddystami, to sobie jeszcze jakąś tam kolejną tożsamość to wpisujemy. Bo przeszkoda. Więc fajnie, że tak do tego podchodzisz. Podoba mi się. Czyli jestem buddystą, nie będąc buddystą. Tak, jest dokładnie. Co, mówimy o niektórych osobach, że są bodhisattwami, czyli tymi, którzy chcą osiągnąć świecenie dla dobra wszystkich, żeby móc ich wyzwolić. Z taką motywacją praktykujemy, że są osoby, które mają takie właściwości, że są bodhisattwami, ale nawet o tym nie wiedzą, nie są buddystami. Natomiast ja spotkałem parę w życiu takich osób, które nie były buddystami, natomiast to, jakimi byli osobami, ich można powiedzieć prezencja, relacja wobec innych, radzenie sobie ze światem, no było naprawdę bardzo, bardzo imponujące. Tak, myślę, że buddyzm jest bardzo dobrą nauką, dobrą lekcją. W ogóle religie mają w sobie wiele nauki. I ja tak sobie skubię z każdej religii, biorę sobie coś, co daje mi lekcję i staram się w ten sposób rozwijać. Myślę, że to jest dobre, myślę, że to jest dobre do pewnego momentu, ale myślę, że do jakiegoś momentu jest dobrze się zdecydować na coś, co jest tylko jednym, ponieważ od tego mamy młodość, żeby eksperymentować. To jest taki czas, gdzie wręcz życie nam podsuwa bardzo wiele różnych rzeczy, byśmy wiedzieli, co jest dla nas. Natomiast tak mniej więcej po 30, powiedziałbym z grubsza, zaczyna w nas docierać chłodny powiew upływu czasu i zdajemy sobie sprawę coraz bardziej, że wszystkiego nie damy rady zrobić, że pewne eksperymenty zaczynają nam zabierać cenny czas i zaczynamy powoli nasze życie kierunkować coraz bardziej w to, co działa, co przynosi efekty. Ale to teoretycznie, no bo jeżeli wierzymy w reinkarnację, no to jeszcze będę miał inne życie, żeby dokończyć to wszystko, prawda? Zgadza się, ale pewności, jak będzie w następnym rozwiązaniu, nie mamy, więc myślę, że skoro już mamy tą świadomość, a skoro już mamy tą świadomość, to byłaby to wielka strata, gdybyśmy starali się nagle odwracać głowę i powiedzieć, nie, nie, może mam świadomość, ale zamykam na to oczy. To byłaby wielka strata dla wszystkich. Nie tylko dlatego, kto tak myśli, ale przede wszystkim dla innych, którzy można powiedzieć czekają tylko na to, żebyśmy zrobili ten krok do przodu. Mówią, no zrób, osiągnij to, wyzwól się, osiągnij oświecenie, to wtedy nam pomożesz. Jeżeli tak zrozumiemy sens naszego życia, to wtedy wiele rzeczy, które robimy, przestanie być naszą tylko prywatną sprawą, jeżeli przyjmiemy taką optykę. To ma głęboki sens. Jeżeli ktoś szuka sensu życia, mi się wydaje, że to ma bardzo głęboki sens. Żeby robić dla pożytku innych. Tak. Wtedy nasze życie przestaje być tylko i wyłącznie naszą prywatną sprawą. Nawet ostatnio oglądałem wywiad z takim naukowcem, który mówił właśnie, że podstawą szczęścia jest robienie czegoś dla kogoś innego i nie dla siebie. Już nie pamiętam dokładnie tego tłumaczenia, ale on to w naukowy sposób opisywał, dlaczego tak jest. No oczywiście, ponieważ cokolwiek robimy, ma wpływ na coś innego. Jeżeli w naszym życiu wykonujemy pozytywne działania, to będziemy mieli pozytywny feedback. Jeżeli z przestrzenią rozmawiamy w ten sposób, że ją do niej ładujemy pozytywne działania, myśli, słowa, to ona zadziała. Prędzej czy później będziemy mieli ten zwrotny feedback. Tak. Nie ma co działać z takim oczekiwaniem, że ja zrobię coś dobrego dla ciebie, to wtedy dostanę dobry feedback, natomiast w ten sposób to działa, nie? Tak, to pierwsze może doprowadzić do tego, że ten feedback będzie inny, nie taki pełny, nie taki spełniający, nie taki przynoszący satysfakcję, tylko może przyniesie nam pewną chmurkę na chwilę, jak dobrych wrażeń, które znikną i potem nic nie zostanie. A w ogóle świat wie, kiedy oczekujesz czegoś w zamian, kiedy nie jesteś bezinteresowny.
Tak, można powiedzieć, że tak działa przestrzeń. I te wszystkie działania, one po prostu tylko wyrażają to, że pewna doskonałość już istnieje w nas, że to, że jesteśmy, że mamy ten potencjał Buddy w sobie, ten potencjał oświecenia, nie jest czymś, co my uważamy, że to jest jakaś baśń, tylko my to przyjmujemy jako pewną prawdę. Prawdę, której nie jesteśmy w stanie dzisiaj jakby jej doświadczyć, ale możemy, przyjmując tą prawdę, starać się zachowywać tak, jakbyśmy właśnie tym Buddą byli, tak jakbyśmy już byli kimś oświeconym. Czyli zachowujemy się elegancko, jakbyśmy należeli do naprawdę szlachetnej rodziny. Raczej zachowujemy się w sposób taki, który ma wiele sensu, wyobrażając sobie, jak Budda czy nasz nauczyciel w danej sytuacji by się zachowali. Mając całkowite zaufanie, że nie musimy się już martwić o to, jaki będzie tego efekt, czy my dostaniemy to, czy dostaniemy tamto, ponieważ to wszystko zmierza w najsensowniejszym możliwym kierunku. Zresztą wszystkie takie nasze życzenia czasami znamy, to pewnie znasz, to czasami sobie coś bardzo życzymy i potem się okazuje, że to przychodzi nie tak, jak sobie dokładnie wyżyczyliśmy, nie w tym miejscu, nie w tym czasie, to się wydarza. Więc zbyt takie oczekiwania właśnie precyzyjne, one często nie smakują jakoś tak, jak miały smakować, tak bym powiedział. Ale są potrzebne. Oczywiście różnego rodzaju takie sytuacje, w których my odczytujemy to jako błogosławieństwo, które przychodzi od naszego nauczyciela. Wszystkie sytuacje, kiedy wydarza się coś pozytywnego, kiedy pojawia się w nas jakieś zrozumienie czegoś, kiedy otrzymujemy nagle jakieś wsparcie, kiedy wydarza się coś, co nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że w tak zupełnie bezwysiłkowy sposób może nam się przydarzyć. To wszystko jest potrzebne, bo to nas inspiruje do dalszej ścieżki. Pokazuje, o, dobrze widzisz, dobrze robisz. O, widzisz. Te rzeczy po prostu są takimi kolejnymi punktami, takimi znakami świecącymi ze strzałką w tamtym kierunku. Tam możesz iść, ponieważ wszystko jest w porządku. Dobrze, wróćmy do tego tematu lęku i depresji. Czy buddyzm ma tutaj jakieś rozwiązania? W pozytywnych tematach i znowu wracamy. Za dużo rozmawiamy o pozytywnych rzeczach. Dobrze. Uciekajmy od miłości. Uciekajmy od miłości. Nie za wiele, powiem szczerze, buddyzm może powiedzieć o lękach i depresjach, ponieważ jakby to, co mówiłem na początku odnośnie psychologii i buddyzmu, to jest obszar raczej, gdzie działa psychologia, a czasami po prostu farmakologia. Ludzie, którzy są w, powiedzmy, takiej silnej depresji, mają jakieś silne stany lękowe, nie powinni w ogóle medytować. My odradzamy takim osobom medytowanie. Można powtarzać te mantry, ale no jest to taki przykład, doskonały przykład kogoś, kto ze złamaną ręką chce robić pompki. Żeby się rozwijać, trzeba być na pewnym poziomie stabilności, trzeba być na pewnym, mieć pewien poziom nadmiaru, ponieważ jeżeli ktoś sobie nie radzi ze zjawiskami, ze swoim myślotokiem, z tym, co się wydarza, no to ta medytacja mu jeszcze doda więcej, powiedzmy, zjawisk, a on już sobie z nimi nie radzi. Lepiej najpierw udać się do kogoś specjalistą i potrafi się tym zająć. Być może przyjąć jakieś leki, ustabilizować ten stan i wtedy powoli, powoli można zacząć zajmować się rozwojem. Natomiast może wręcz na przykład medytacja, czy duża ilość pewnych informacji może jeszcze bardziej pomieszać i jeszcze pogorszyć ten stan. Dlatego byśmy bardzo nie chcieli. Zapytałem o to, bo mam takie wrażenie, że buddyzm właśnie może przyciągnąć też tego typu osoby, które szukają rozwiązania swojego problemu. No tak, no oczywiście może być taka nadzieja. Natomiast buddyzm no, wymaga pewnego zdrowia, pewnego poziomu zdrowia, żeby można było pójść w coś, co wymaga czasami pewnej odwagi,
czasami pewnej determinacji i radzenia sobie również z przeszkodami, które są nieoddzielną w ogóle częścią ścieżki duchowej. Przeszkody różnego rodzaju, powiedzmy, czasami zahamowania, to jest naturalny proces. Żeby sobie z tym w stanie poradzić, musimy być odpowiednio, pewne zasoby siły. Tak jak lama pokazuje. Tak. Lama pokazuje to dlatego tak często, według mnie przynajmniej, żeby po prostu bardzo wyraźnie pokazać, że buddyzm nie jest sprawą do zrozumienia intelektualnego. Samo zrozumienie nauk jest dobrym początkiem, natomiast to nie jest rozwój. Rozwój to jest wprowadzanie tych nauk w życie, ponieważ poza medytacją, o której trochę rozmawialiśmy, jest jeszcze trzecia bardzo istotna część, czyli wprowadzanie nauk w życie. Wprowadzanie nauk w życie oznacza z całą konsekwencją trzymanie się tych nauk, żeby nie wiem, co się działo. Okay. Dlatego na przykład chociażby już sam jeden taki wątek, o którym tu mówimy, mówiliśmy kilka razy, czyli że to, co się nam przydarza, ma z nami o wiele więcej wspólnego, niż sobie kiedykolwiek wyobrażaliśmy. W bardzo wielu sytuacjach napotka nam nasz taki naturalny nawyk, że to jest jego wina, jej wina, ich wina, ale tylko nie nas. Więc żeby na przykład chociażby z taką jedną nauką przejść w miarę konsekwentnie przez życie, to już będzie pewnego rodzaju wyzwanie. A wyzwania nie są dobrym pomysłem dla ludzi, którzy mają stany lękowe i depresyjne. Stany depresyjne to w ogóle są stany, w których wyzwania to jest w ogóle coś, co ktoś miałby taki pomysł. Raczej chyba nie. Czyli odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś, to zawsze powinienem sobie zadawać pytanie, co mnie doprowadziło do obecnej sytuacji. Że jeżeli coś się dzieje obecnie na przykład w moim życiu negatywnego, to najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, tylko tak, ja sam doprowadziłem się do tej sytuacji. Myślę, że warto od tego zacząć, tak? Myślę, że można to odwrócić pozytywnie, powiedzieć, gdyby miało być już super, to by było. Ale z jakiegoś powodu nie jest, tak? Tak. Czyli mielibyśmy mieć na przykład kochającą, wyrozumiałą, mądrą, piękną i współczującą partnerkę, to byśmy już ją mieli. Tak. Ale nie mamy, znaczy się, że być może kiedyś nie zawsze byliśmy tacy rycerscy, anielscy wobec kobiet. To nie jest tak, że na świecie nie ma już wspaniałych kobiet, tylko coś po prostu chyba trzeba popracować nad sobą. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że kiedyś syn zapytał ojca, tato, co, jak mam znaleźć kobietę mojego życia? I ojciec mu na to wtedy odpowiedział, ty się nie martw o to, jak znaleźć kobietę swojego życia, tylko ty się martw o to, żebyś ty był gotów na to, jak ta kobieta twojego życia nadejdzie. Zawsze to jest, raczej te zmiany takie, myślę, pozytywne, takie większe zmiany w naszym pozytywne, one bardzo często idą w parze z takimi rzeczami, które my w jakiś sposób transformujemy. Są pewne przeszkody, które są naszymi wewnętrznymi tematami, które prawdopodobnie wstrzymują zewnętrzny świat, który właściwie czeka na to, żeby już nam coś zaoferować, tylko najpierw my musimy pomóc temu światu otworzyć jakieś okienko albo jakieś drzwi, albo może nawet całe wrota, żeby to mogło wejść. Czyli dlatego medytacja, dlatego medytacja, dlatego po tybetańsku buddysta znaczy nangpa, czyli człowiek wnętrza. Czyli to jest ten, kto zawsze będzie się zwracał ku swojemu wnętrzu, żeby rozwiązywać problemy, które napotyka. I to jest bardzo różne od naszego zachodniego umysłu. To jest dokładnie odwrotne. Czyli żeby zbudować wartościowy związek, to trzeba skupić się na sobie, na pracy nad sobą, żeby być gotowym na taki związek. Jak jesteśmy sami, to raczej nie mamy wyboru. Jesteśmy sami ze sobą, więc najlepsze, co możemy zrobić, to się skupić na swoim wnętrzu. Większość tego nie robi.
większość tego nie robi, ale jeżeli ktoś jest świadomy, no to będzie chciał posprzątać pewne rzeczy. Od tego jest refleksja i spojrzenie wstecz, żeby zobaczyć, jak pewne rzeczy doprowadziły do tego momentu. Zazdrość w ogóle jest takim uczuciem, które jeżeli je przetransformujemy, pokaże nam właśnie pewien historyczny ciąg wydarzeń, który doprowadziło do tej sytuacji, którą mamy obecnie. Jeżeli ją przetransformujemy, czyli całkowicie nie damy jej żadnej energii, to przeżyjemy ją, można powiedzieć, w prawidłowy sposób i ona się zamieni w pewną mądrość. Ponieważ wszystkie przeszkadzające uczucia na najwyższym poziomie dają szansę nam odkrycia pewnej mądrości w sobie. Można nawet wręcz powiedzieć, że można sobie nawet powiedzieć, że jak nadchodzi jakieś przeszkadzające uczucie, to sobie możemy powiedzieć: o, nadchodzi mądrość. Okej, okay, czegoś tak. się tym razem nauczę. Czegoś się tego miejmy nadzieję. Się nauczę. Natomiast jeżeli jesteśmy z kimś, no to na pewno trochę sytuacja się zmienia, bo wtedy fajnie być szczodrym, myśleć o innych. Fajnie jest się zachować sensownie, nie odstraszać swoimi jakimiś grubymi słowami albo działaniami, co nam mężczyzną wobec kobiet się potrafi raz na jakiś czas zdarzyć. Raczej nasz umysł jest podobny do operatora koparki niż do jakichś wyrafinowanych harfistki, więc musimy na to zwracać uwagę. Potem warto jest, żebyśmy byli cierpliwi, ponieważ wiadomo, że idylla nie będzie trwała wiecznie, więc jeżeli chcemy, żeby ten związek trwał, to dobrze by było, żebyśmy również potrafili pewne rzeczy po prostu no, przejść po nich z pewną sztywną górną wargą, ze zrozumieniem i jakimś, no powiedzmy, najlepiej dobrym humorem. Dobrze by było, żebyśmy też nie byli tutaj, nie wpadli w jakąś martyrologię, tylko żebyśmy się cieszyli tym, że życie w związku przynosi nam różne sytuacje, że wymaga od nas energii, żebyśmy się cieszyli tym, co może być. No i jeżeli możemy to połączyć ze wspólną medytacją, to po pierwsze będzie to cementowało ten związek w takim nawet ponad... wykraczającym ponad jedno życie, ponieważ te wrażenia z nami zostaną, a jeżeli robimy coś wspólnie, to będzie w nas łączyło w dobry sposób. No a jednocześnie będziemy wtedy pracowali z pewnymi nawykami, które pomimo naszej cierpliwości, pomimo naszej wytrwałości, gdzieś tam co jakiś czas będą wyskakiwały nam zza kołnierza, no bo ponieważ nie mamy na to wpływu. Dzięki tej medytacji możemy z tym pracować. I na samym końcu tego wszystkiego może pojawi się mądrość, zrozumiemy, że tak naprawdę jesteśmy częścią czegoś o wiele większego, co tak naprawdę jest nieoddzielne od wszystkiego innego. Więc to można powiedzieć, gdybyśmy tak byli w stanie funkcjonować w związku, tak postępować, to myślę, że sukces jest gwarantowany. Recepta na udany związek. Powiedzmy, można spróbować z taką. Spoko. Dobra, bo gadamy już długo, a pytań jeszcze mam dużo, więc lecimy dalej. Czy w buddyzmie diamentowej drogi pojawia się takie pojęcie jak tantra? Co to jest tantra? No, w potocznym sensie będzie to taka książka, w której będą różne takie gimnastyczne figury między mężczyzną a kobietą. Ale tantra, o której my mówimy w diamentowej drogi, to po prostu są nauki, które przekazał Budda. Jeden z czterech takich koszy nauk, w sumie 21 tysięcy, które zresztą przekazał ten Budda naszej epoki, ponieważ w epoce, tej takiej wielkiej epoce buddyjskiej, której nazywamy Kalpą, będzie żyło 1000 Buddów i tylko trzech z nich przekaże nauki tantryczne. I my jesteśmy w tej szczęśliwej erze, że te nauki są nam dostępne. Wujek Wiszawo cały czas trochę optymizmu jednak wlewa co jakiś czas. Bardzo dobrze. Tego wywiadu. Są to nauki o tym, jak wykorzystywać wszystko, co przydarza nam się w życiu, jako materiał na ścieżce do rozwoju duchowego. Dlatego mówi się, że te nauki tantryczne są najszybsze, poruszają bardzo wiele elementów naszego życia, właściwie nie zostawiają nic neutralnego. W związku z tym też te zmiany, które następują w naszym życiu, one są szybsze, niż gdybyśmy robili to w sposób może taki stopniowy, taki przyczynowo-skutkowy, ponieważ nie są to nauki, które patrzą na rzeczywistość w sposób taki przyczynowo-skutkowy, jak pozostałe nauki buddyjskie, czyli że jest jakaś przyczyna, jest jakiś skutek.
Tylko nauki tantryczne to są nauki, które w totalny sposób mówią od razu oświecenie już tu i teraz. Osiągnijmy je jak najszybciej, wykorzystując wszystko, co się da w naszym życiu do tego, żeby to się wydarzyło. To jest trochę tak, jakbyśmy, daję też czasami taki przykład, jakbyśmy mieli 7 lat i patrzyli na podwórku, jak 11-latek jeździ na rowerze. I my już czujemy, że już nie mamy 5 lat, już mamy mięśnie, już mamy sprawne stawy, już i tak już chodziliśmy i na równoważni i potrafimy równowagę złapać, że właściwie no, potrafimy już to na rowerze, tylko niech on nam pokaże. To jest tak blisko. Może być, nauki tantryczne są dla takich osób, które tak postrzegają ten potencjał uświęcenia, że to jest coś, nie marzy na wyciągnięcie ręki, no ale żeby to nie wyciągnięcie ręki mogło zostać zrealizowane, to musimy wykorzystać pełen potencjał życia i tego, co on nam przynosi, i zamienić je całkowicie, transformować cały czas doświadczenie na czysty poziom, po to, żebyśmy zamieniali to, co się wydarza na takim zwykłym poziomie, na poziom, który jest oświecony, ponieważ w ten sposób najszybciej do niego dotrzemy. Czyli to jest zbiór nauk i praktyk, które mają doprowadzić do oświecenia. Tak jest. Mhm. To są inne, na przykład to są inne medytacje niż takie, które się zwykle praktykuje? No, są tantry, to są takie, jest kilka klas tantr. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o medytacje, to są medytacje, w których wyobrażamy sobie pewną formę medytacyjną. Jeżeli dostajemy od nauczyciela, to jest ta forma, która jest w stanie przekształcić na przykład nasze przeszkadzające uczucia, przekształcić je w coś, co jest ich odpowiednikiem na czystym poziomie. W związku z tym wyobrażamy sobie tą formę medytacyjną przed sobą, naszym umyśle, koncentrujemy się na niej, przez to ćwiczymy umysł na to, żeby się koncentrować na czymś konkretnym. Tworzymy energetyczny pomost, używając mantry danego Buddy, to jest, można powiedzieć, jego rytm. Wchodzimy w jego rytm, wykorzystując tą mantrę. Tworzy się pewien energetyczny pomost, przez co powoli przejmujemy te właściwości, a na końcu roztapiamy tą formę i stapiamy się razem z nią, stając się całkowicie jednym. To jest metoda, która, można powiedzieć, jest właśnie metodą, gdzie my od razu bezpośrednio stapiamy się z oświeceniem. Nie idziemy jakąś drogą, że najpierw robimy to, później robimy tamto i tak dalej. Ale często mówi, że to jest jak budowa domu, gdzie inne ścieżki najpierw zaczynają od fundamentów, trzeba nosić samemu cement, później inna ścieżka już stawia ściany, cegła po cegle, a nauki tantryczne są jak dźwig, który z góry już stawia te wszystkie rzeczy gotowe. Tak, ma tę pozycję lotu ptaka i stawia ten dom z góry. Nie trzeba tych worków nosić, nie trzeba robić tego w sposób stopniowy. Ale to, żeby właśnie praktykować te nauki tantryczne, to trzeba już być na jakimś tam poziomie. Żeby traktować nauki tantryczne, trzeba przygotować swój umysł do tego. I dlatego mamy, można powiedzieć, że w tym buddyzmie tybetańskim i w diamentowej drodze, szczególnie w sposób, jak nas Lama Ole tego naucza, jesteśmy bardzo konserwatywni, ponieważ żebyśmy mogli te praktyki wykonywać, najpierw musimy przygotować umysł do tego. Ponieważ na początku nasz umysł nie jest w stanie w ogóle rozpoznać tego potencjału oświecenia. Mhm. Jest za bardzo targany wichrami naszych różnych myśli, tendencji, nawyków, zainteresowań, pomieszania i tak dalej, których się nie da zatrzymać po prostu tak przyknięciem palca, czy przeczytaniem innej książki, czy nawet posłuchania wywiadu z kimś, kto mówi o buddyzmie. Musimy wykonać konkretną pracę. Dlatego są tak zwane praktyki wstępne, których jest 4, które jakby powodują, że nasz umysł stanie się taką autostradą, po którą dopiero może jechać Lamborghini tantry i może wykorzystać w pełni jakby, mam na myśli tego Lamborghini SUV-a nawet, tego nowego, żółtego takiego, mm-hmm, pięknego. Okej. Więc jeżeli byśmy go wpuścili na taką wertepiastą drogę gdzieś na mazowieckiej wsi, no to byśmy tylko widzieli jakiś samochód, który sobie po prostu walczy trochę z terenem i sobie jakoś tam lepiej lub gorzej daje radę, tak?
ale nie będziemy widzieli, jak za nim będzie jechał na przykład, będzie jechała za nim jakaś tam stara Toyota, te samochody się wiele nie będą od siebie różnić. Ale jak je postawimy na autostradzie, to wtedy ten Lamborghini SUV pokaże, na co go stać w pełnej swojej klasie. Wyciągnie z siebie to, co jest w stanie. I wtedy różnica między starą Toyotą a tym Lamborghini będzie bardzo wyraźna. I tak można porównać te Tantry. Te Tantry też są, mają też klasy. Jedne to są takie, które pokazują, kiedy zaczynają od tego, gdzie Budda, do którego się, na którego medytujemy, jest dla nas kimś, to jest kimś bardzo szczególnym. My się czujemy jeszcze w takiej roli trochę, można być bardziej służącego i kogoś takiego, kto bardzo chciałby, nie chciałby tutaj jakiegoś potknięcia zrobić, jakiegoś faux pas, jakiejś gafy. Później druga klasa talent jest taka, kiedy już bardziej śmiało patrzymy na Buddę jako kogoś, kto może nam pomóc. Kolejna klasa tantr to jest taka, kiedy Buddzie patrzymy już prosto w oczy i tylko właśnie chcemy się dowiedzieć, pokaż mi, jak to osiągnąć, ja po prostu wiem, że ty coś masz, ja tego nawet nie jestem w stanie może dobrze nazwać, ale czuję, że ja jestem bardzo blisko. No i ostatnia klasa tantr to jest taka, kiedy również do tej całej historii włączamy naszą seksualność, czyli jesteśmy w stanie praktykować z partnerką w takiej sytuacji, gdzie wykorzystujemy tą seksualność do tego, żeby szybkimi krokami zmierzać w stronę oświecenia, czyli po prostu jest to seksualność, której w ogóle nie ma żadnego pragnienia, tylko jest wykorzystanie tej sytuacji, tej energii do tego, żeby zamienić ją na jak najczystszy poziom. Zamiana seksualności na czysty poziom dla nas oczywiście jest póki co, czyli bardzo trudny. A w buddyzmie... Nie chcę powiedzieć, że to jest coś, żeby nie to zabrzmiało, że ja uważam seksualność za coś brudnego, że tylko oświecenie jest czyste, a reszta jest brudna. Nie, to w porównaniu do bardzo wielu działań to jest bardzo wspaniała rzecz, seksualne zbliżenie, ponieważ jestem bardzo wiele miłości, jestem też wejście na taki poziom ponadosobisty. Orgazm jest czymś takim, gdzie na chwilę zapominamy o sobie i to dokładnie o to nam chodzi w buddyzmie, żeby coraz częściej zapominać o sobie po to, żeby w zupełnie inny sposób spojrzeć na rzeczywistość. No właśnie, ta energia seksualna to jest kundalini, tak? Czy tutaj w buddyzmie diamentowej drogi mówi się o tej energii? Jak buddyzm diamentowej drogi postrzega energię seksualną? No, po pierwsze trzeba zacząć od tego, żebyśmy tutaj nie za bardzo pomieszali rzeczy. Systemy energetyczne, bo o tym mówimy, buddyzmu, hinduizmu i taoizmu, które się tym zajmują, więc to są o tyle pokrewne, ale jednak są czymś innym. Jeżeli chodzi o hinduizm, to system energetyczny według hinduizmu jest oparty o to, że centralna oś biegnie wzdłuż kręgosłupa, wychodzi przez czubek głowy, dlatego część joginów hinduskich ma czasami uniesioną brodę do góry po to, żeby wyprostować ten kręgosłup. W taoizmie z kolei system energetyczny idzie po elipsie, czyli jest wdech, który idzie po przodem ciała i wydech, który idzie po plecach, więc jest po elipsie. Natomiast u nas w buddyzmie centralną osią jest kanał energetyczny, który idzie przez sam środek ciała. Do tego są tak zwane czakry, czyli takie punkty, w których jak takie połączenia autostradowe, różne kanały energetyczne się ze sobą łączą i są odpowiedzialne za pewne nasze cechy, więc tutaj raczej zestawianie ze sobą tych systemów nie za bardzo ma sens, ponieważ każdy z nich ma swój własny jakby system, własne metody. Jakby no nie są to rzeczy, które można sobie tak zamieniać. Dobrze, dziękuję. Pytanie w ogóle z innej beczki kompletnie. Kim jest lama?
No lama to jest ktoś, bez którego właściwie nie jesteśmy w stanie rozwijać się na ścieżce diamentowej drogi. Jest to ktoś, kto jest, można powiedzieć, w takim najbardziej esencjonalnym ujęciu, to jest taka soczewka, przez którą dociera do nas oświecenie. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że próbowalibyśmy zgłębić buddyzm z książek, mielibyśmy rozwijać nasze zaufanie, otwarcie do oświecenia jako takiego, które brzmi oczywiście jako samo bardzo dobre, nawet ciężko jest się przyczepić do tego oświecenia, ale tak na poziomie praktycznym jakoś to złapać, tak, zwłaszcza po męsku, no to jak z tym oświeceniem, jak to dalej, to myślę, że z tych książek nie udałoby nam się to, albo trwałoby to tak długo, że niektórzy lamowi mówią, że to jest w ogóle niemożliwe. Lama to jest po prostu ktoś, kto jest człowiekiem, kto uosabia w sobie oświecenie. Tak go widzimy, jako kogoś, kto uosabia oświecenie. Jest źródłem dla nas szybkiego rozwoju. Daje nam błogosławieństwo. To jest taki, udziela nam, można powiedzieć, na chwilę swojego stanu umysłu, przekazuje nam stan swojego umysłu, dzięki czemu nasza natura Buddy dostaje nagle taka latarka jest, taka flashlight, która świeci na naszą naturę Buddy i w nas rozwija się taka pewność, takie dobre poczucie, że my też jesteśmy w stanie to osiągnąć. Daje nam właśnie metody, czyli różne buddyjskie formy medytacyjne, które będą dla nas właściwe, ponieważ on, jako nasz nauczyciel, najlepiej wie, w jaki sposób kierować naszym rozwojem, więc przekazuje nam pewną formę, która jest jednocześnie wyrazem jego aktywności. Na nią medytujemy. Oraz daje nam ochronę, czyli głównie sprawia, że w naszym życiu, pozostając w jego polu mocy, że w naszym życiu przestają się wydarzać rzeczy, które na jakąś taką większą skalę zabierałyby nam czas i nasze życie po prostu byłoby marnotrawione i nudne, ale że pojawiają się rzeczy, z których się możemy bez przerwy ciągle czegoś uczyć. A do tego przy okazji jeszcze w jego polu mocy jest taka ochrona przed tym, żebyśmy nie zapominali o tym, że dziabszczyna jest skutek. Ja na przykład taką ochronę bardzo często mogę sobie przypomnieć, że jak czasami zapomniałem o tym, że dziabszczyna jest skutek, to jakoś bardzo szybko o tym przestrzeń przypominała. Dobrze, czyli lama to jest taki gość, na którego patrzymy i wiemy, że chcemy być tacy jak on. Chcemy być tacy jak on, ponieważ można powiedzieć, że lama to jest ktoś, kto pokazuje nam naszą wersję z przyszłości. Mhm. My tylko mamy guzik, że albo wciśniemy play, albo fast forward. To od nas zależy, jak szybko ten film dojdzie do tego punktu, żebyśmy my byli sobą z przyszłości i pokazuje nam, kogo pokazuje nam lama. Czyli warto by było jak najczęściej przebywać w towarzystwie takiego pana. Na pewno byłoby fajnie. Dzisiaj jest z tym coraz trudniej. Jest bardzo dużo uczniów. Lama też już ma swoje lata. Mm. Natomiast aktywnością, miejscem, w którym jest pole aktywności lamy, w którym właściwie można powiedzieć, że tak jakbyśmy obcowali z lamą, są nasze ośrodki. To jest to, co mówiłeś o tym, że chętnie przebywasz z przyjaciółmi, ponieważ no, czujesz, że jest tam coś takiego bardziej specjalnego. Rozumiem, że to nie jest tylko kwestia tego, że masz bezpośredni kontakt, ale też, że jest to pewien szczególny kontakt, ponieważ te ośrodki nasze są przesycone energią lamy. Na takim bardzo praktycznym poziomie pokazują, w jaki sposób możemy funkcjonować, w jaki sposób możemy praktykować, w jaki sposób możemy się rozwijać. Jest też sporo takiego ludzkiego ciepła, którego potrzebujemy nawet dla najbardziej wzniosłych i niesamowicie mądrych nauk. Można powiedzieć, że w dużej mierze jest tam, ta obecność lamy jest odczuwalna w co najmniej wystarczający sposób, ale myślę, że nawet i więcej niż wystarczający. Mhm. Czy jest jeden lama, czy jest więcej? Jeśli chodzi o nasz wybór, to my szukamy kogoś takiego, kogo nazywamy rdzennym lamą.
Rdzenny lama to jest ktoś, kto jest tym, kto jest w stanie najbardziej i najlepiej przekonać nas do praktyki buddyjskiej. Ktoś, kto najbardziej będzie nas motywował, żebyśmy się tym w ogóle zajmowali. Ole mówi, że to jest ten ktoś, kto po prostu pokazał nam umysł jako przestrzeń. Więc wybieramy sobie go jako kogoś, kto pokazuje nam umysł jako przestrzeń i kogoś, kto najszybciej przyciągnie nas do oświecenia. I ten związek jest czymś, co nie należy tego związku jakby wybierać pochopnie. Dobrze jest tego nauczyciela sprawdzić. Tybetańczycy mówią, że klasycznie zabiera to około 5 lat. I akurat w moim przypadku konkretnie to muszę powiedzieć, że tym klasycznym przypadkiem, ponieważ byłem bardzo sceptyczny na początku swojej ścieżki, zajęło mi trochę czasu, żeby stwierdzić, że Lama Ola jest moim rdzennym nauczycielem. Patrzyłem na innych przyjaciół, którzy jak po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, trochę im zazdrościłem, że tak jest, ale myślę, że jestem zadowolony z tego, że to właśnie się zdarzyło w taki naturalny, osobisty sposób, ponieważ tak właśnie powinno się praktykować buddyzm. To powinno być wszystko, co powinno być całkowicie nasze. I dlatego ten wybór Lamy nie powinno być to jakąś lekką decyzją, to znaczy taką, żebyśmy na przykład musieli tego lamy co chwilę zmieniać. Możemy mieć innych lamów, od których dostajemy inne nauki, na przykład dostajemy jakieś inicjacje, czyli specjalne rytuały, które wprowadzają nas w pewne aspekty umysłu. Możemy mieć lamów, którzy na przykład, do których będziemy chodzić, bo świetnie leczą, albo są tacy, którzy będą nam trochę przepowiadać, co się może wydarzyć i tak dalej. Ale to są tylko lamowie, którzy są jakby pomocniczy do tego rdzennego lamy. Jest jeszcze lama Lini, którym jest Karmapa, od którego jest źródło całego błogosławieństwa i którego reprezentantem jest nasz rdzenny lama. Dobrze, wszystko wiem o lamach. Opowiadasz w bardzo interesujący sposób. Jeżeli ktoś na przykład byłby zainteresowany buddyzmem i chciałby się wybrać do ośrodka i tak sobie pomyśli, że może potencjalnie będzie buddystą, to często dla osób, które nie są w temacie, mogłoby się pojawić takie pytanie, czy buddyści są wegetarianami, czy buddyści jedzą mięso? Czy jeżeli jem mięso, to mogę być buddystą? Tak na logikę warto sobie zadać pytanie, czy można być wegetarianinem w Tybecie? Ja sobie szczerze mówiąc tego nie wyobrażam. Tam jest roślinek na krzyż, które gdzieś raz na jakiś czas robi, ale to jest pewnie krótsza część roku, a Tybet raczej się dosyć mocno kojarzy z buddyzmem. Ten pomysł, że buddyści są wegetarianami, wziął się z tego, że pierwsze kontakty z buddyzmem zachodnich naukowców dotarły do krajów, które praktykują małą drogę, gdzie jest dużo mnichów, czyli to są te obszary, na przykład jak Ceylon, czy teraz Sri Lanka, Korea, Kambodża, gdzie właśnie praktykowana jest mała droga i gdzie jest wiele tych, to co wspomniałem na początku, różnego rodzaju reguł postępowania, w tym również jest reguła niejedzenia mięsa. Samo niejedzenie mięsa oczywiście nic z tym złego, ponieważ prawdopodobnie jest to dosyć zdrowe. Natomiast myślę, że nie jest to dla wszystkich. Są tacy, którzy zjedzą mięso i muszą się od razu położyć, ponieważ zmęczenie ich zwala z nóg. A są tacy, co zjedzą mięso i czują od razu przypływ energii i są gotowi do akcji. Więc myślę, że to jest kwestia bardzo osobista. Natomiast sam buddyzm z tym nie ma nic wspólnego. Buddyści jedzą normalnie mięso. Jedyną rzecz, czego buddyści nie robią, to jest ci, którzy jedzą mięso, to jest to, żeby pozwolić na to, żeby jakieś zwierzę zostało zabite specjalnie dla nich. Na przykład karp w wannie, który właśnie czeka na to, żeby wylądować na stole wigilijnym. To jest dokładnie taka sytuacja, więc powiedzmy, to jest jedyny taki moment, gdzie można powiedzieć, tego nie chcemy, ponieważ nie chcemy mieć takiego związku z tym. Natomiast
Możemy sobie zawsze wyobrażać i tworzyć pozytywne związki, kiedy jemy mięso, możemy sobie pomyśleć o tej istocie, która mięso jemy, możemy być wdzięczni za to, że nas odżywia, możemy wyrazić życzenia, żeby odrodziła się jak najszybciej, w jak najlepszym ciele. I przez to tworzymy pewną, znowu przekształcamy coś, co jest po prostu zwykłe, w coś takiego, co jest, wnosimy to na czysty poziom. Dobrze, czyli mięsożercy są mile widziani w ośrodkach buddyjskich. A na przykład, a co jeżeli komar mnie żre? To czy takiego komara mogę zabić? Czy mam mu pozwolić? Niech się naje. No, generalnie warto sobie zadać pytanie, czy to jest taka sytuacja, w której można decydować o tym, że ty przeżyjesz to spotkanie, a on nie. To nie jest powiedziane, że finał tego spotkania musi być taki, że jeden z nas zginie. Komara można zdmuchnąć, można w jakiś sposób czerpnąć. Ale jeżeli nie pozwolimy mu zjeść, to on umrze. No tak, ale dlaczego my, którzy mamy świadomość tego, że zabijanie jest czymś negatywnym, dlaczego to życie, które może się różnie potoczyć, nie? Może ten komar teraz oczywiście wchodzimy w coś, co może zabrzmieć trochę groteskowo, tak? Ale stanie się wegetarianinem. Ale pomyślmy o tym. Być może uda mu się wykonać jakieś jedno pozytywne działanie, przez to, że nie skróciliśmy mu życie, które spowoduje, że na przykład jego odrodzenie będzie lepsze. Na przykład obleci dookoła stupa raz, albo zrobi coś innego, tak? Może, nie wiem, nie znam się na życiu komarów, więc nie chcę tu uchodzić do jakiegoś specjalisty, ale to, że bycie takim sędzią, który skraca czyjeś życie, jakiejkolwiek istoty, jest wzięciem odpowiedzialności za to. To bardzo ładnie powiedziałeś, to mi się podoba. No. Po co mamy na siebie brać taką odpowiedzialność? Którzy są nieświadomi tego, zrobią to i zrobienie czegoś negatywnego w sytuacji, kiedy my jesteśmy tego świadomi, w porównaniu z zrobieniem czegoś negatywnego, kiedy jesteśmy nieświadomi, jest o wiele gorsze. Tak. Dlatego rzeźnicy mają swoją jakby historię i nie idziemy tam z kagankiem oświecenia, żeby ich oświecić. Zostawiamy ich po prostu tam, gdzie są. Robią tą pracę, którą robią. Jeżeli w jakimś momencie przyjdą do lamy i powiedzą: lamo, jestem rzeźnikiem, czy co mam z tym zrobić, to być może lama im powie, to już może zmienić zawód, tak? Ale dopóki oni są tego świadomi, robią to, co robią, zostawiamy ich w tej sytuacji. Więc jeżeli ten komar poleci do kogoś, to w ogóle nie rozumie prawa przyczyny i skutku, nie żyje według tego poglądu i zabije komara, to będzie inna sytuacja trochę. Dobrze, zanim damy spokój twojemu głosowi, zmęczonemu już, powiedz jeszcze, bo jestem bardzo ciekawy, jak żyje się w ośrodku buddyjskim? Mieszkałeś 2 lata, tak? No, mieszkałem, powiedzmy, no, w sumie można powiedzieć tyle. Tyle będzie. My o mieszkańcach ośrodków mówimy niewolnicy świątyni, tak ich nazywamy, temple slaves. Nie wesoło. Bardzo wesoło. Właśnie bardzo wesoło, ale mieszkanie w ośrodku oznacza jedną rzecz, która jest zarówno pewnym wyzwaniem, jak też źródłem całkowitego szczęścia. Jest to przygoda dla ludzi, którzy mają bardzo niewielkie oczekiwania co do zachowania własnej prywatności. Ponieważ jest to miejsce, w którym prawie że 24 godziny na dobę jesteśmy dla innych. Czy to poprzez to, że dbamy o ośrodek, sprzątając go, załatwiając, utrzymując go w funkcjonowaniu i załatwiając różne sprawy, czy to mając kontakt z ludźmi, którzy do tego ośrodka cały czas przychodzą, bo najczęściej to są budynki albo miejsca użyteczności publicznej, one są otwarte z zasady, więc ludzie mogą przyjść, chcą się czegoś dowiedzieć o buddyzmie, więc bez przerwy ktoś tam jest, bez przerwy ktoś czegoś chce, bez przerwy jest potrzeba, żeby z kimś porozmawiać, więc jakby nasza potrzeba, że my byśmy teraz chcieli sobie coś tam porobić, teraz mamy urlop, bierzemy, albo na przykład już mamy dosyć tych ludzi, gdzieś się zaszyć w kącie i tak dalej, no to jest to jakby odwrotność tej sytuacji. Natomiast wrażenie jest takie, że im więcej jakby wtapiamy się w to życie,
Okazuje się, że paradoksalnie właśnie to, że coraz mniej mamy potrzeby prywatności i ta sytuacja jakby nam taki nawyk trochę ubija, że my jakby tak funkcjonujemy i to się pojawia się nowy nawyk, okazuje się, że nagle jesteśmy jeszcze bardziej radośni, jeszcze bardziej nieustraszeni, odczuwamy więcej świeżości w życiu, lubimy ludzi, generalnie rzecz biorąc jesteśmy zadowoleni z wszystkiego. Wszystko teraz robi się proste, poziom szczęścia ogólnie, szczęściometr idzie do góry. Czyli pomimo, że jest to trudne doświadczenie, to jest wartościowe. Pomimo, że to jest trudne doświadczenie, to pokazuje, że dokładnie źródło szczęścia leży w tym, że potrzebujemy być mniej osobiści. Czyli bardziej będziemy nieosobiści, tym będziemy szczęśliwsi. Bardziej będziemy osobiści, tym będziemy bardziej nieszczęśliwi. Mhm. Czyli nie warto budować wokół siebie muru. Dokładnie. I to nie jest coś, co jest takim, co ja teraz mówię, taka powiedzmy prawda, którą sobie można powiedzieć, tylko to jest coś, co na bardzo ludzkim, praktycznym poziomie odczuwamy sami. I to jest najpiękniejsze. A na przykład, bo ja jestem osobą, która potrzebuje przestrzeni, która lubi być sama, lubi kontemplować. To jaką radę byś miał dla mnie? Wiesz, no bo pierwsze mieszkanie w ośrodku to nie jest coś, co jest dla każdego albo dla każdego na każdym etapie życia. Wiesz, dzisiaj lubisz kontemplować, bo 10 lat może się okazać, że już będziesz miał tego dość i będziesz chciał być bardzo blisko ludzi. Być może to będzie ten moment. Być może teraz jesteś po jakimś innym okresie życia, które może było intensywne, może było turbulentne i w tej chwili lepiej ci jest z tym, że masz przestrzeń i że potrzebujesz sobie coś tam, powiedzmy, przemedytować, jak my to mówimy. Mhm. Ale może być też takim typem. Myślę, że to jest wszystko okej. Okay. Tutaj jakby o ile wiesz, o ile w ogóle nie masz takiej tendencji, żeby żyć w izolacji z wieloma regułami, no to wtedy być może rzeczywiście ośrodki dementowej drogi nie są dla ciebie, tylko warto jechać do Francji. Mhm. Tam mamy, nasza szkoła Kagium ma ośrodki, gdzie można iść na odosobnienia. Można w ogóle zostać mnichem. Dużo nauk pobrać takich klasycznych, które są też bardzo wartościowe. Mhm. Ale jeżeli to jest tylko pewnego rodzaju tendencja, która jest powiedzmy zdrowa, każdy raz na jakiś czas też tego potrzebuje. Mhm. Zresztą osoby, które mieszkają w ośrodkach, również jeżdżą na odosobnienia. Więc to nie jest tak, że taki moment, kiedy potrzebujemy na chwilę po prostu na przykład pomedytować i trochę pobyć sami ze sobą, jest czymś rzeczą odwrotną. To jest raz na jakiś czas, nie za długo, jest to bardzo korzystne. Taka seria odosobnień kilka razy w roku jest bardzo zdrowa. Mhm. Coś nam pokazuje o naszym umyśle, trochę nam pomaga trochę bardziej głębiej wejść w medytację, troszkę się w nią wkręcić, co też daje nam jakiś feedback, wtedy też smak tej medytacji jest inny czasami. Tak. Ciekawe refleksje u nas przychodzą, czy to a propos naszego życia, czy to a propos w ogóle nauk buddyjskich. Bardzo, bardzo rzecz godna polecenia. Myślę, że najważniejszy jest balans, bo bycie w samotności jest wartościowe, gdzie możesz przemyśleć, gdzie teraz jesteś, dokąd zmierzasz i jaki jest w ogóle tego sens, ale również bycie z ludźmi też jest bardzo ważne. I też daje dobrą lekcję. Myślę, że to jest dobra myśl, ale dodałbym do tego jedną taką uwagę, mhm. że trochę w naszym pojęciu takim zachodnim znalezienie tak zwanego złotego środka to jest coś, gdzie leży prawda. Mhm. Natomiast według diamentowej drogi prawda leży tam, gdzie jest największa ekscytacja, mhm. intensywność, największa odwaga, jest największa radość. Pieprzyć balans. Może tak tego Budda dokładnie powiedział jak ty, ale o to chodzi. Prawda jest tam, prawda nie jest między wzlotem a upadkiem i to jest ta średnia, do której dąży statystyczny człowiek, tak zwany obywatel społeczeństwa, żeby
być w środku, tylko prawda leży tam, gdzie jest doskonałość. Tam jest prawda. Ta prawda, która jest tutaj, to jest żadna prawda, dlatego że ona, ta równowaga, ten balans zawsze będzie narażony na nietrwałość i zawsze coś się pojawi, co ten balans zaburzy. To jest, powiedziałbym, taka strategia, no taka strategia, bo powiedzmy tymczasowa strategia małej stabilizacji. Ale to nie jest rozwiązanie na wszystkie problemy, którym jest doskonałość. Czyli masz na myśli, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli na przykład teraz kontempluję, tak? Jeżeli jestem w odosobnieniu, to skupić się na tym w 100%, to o tym mówisz? Tak, tak. Od samego początku to, co chcę powiedzieć, to jest to, że jeżeli zajmujemy się praktyką buddyjską, to jest coś, co musi przemawiać przez nas. Każdy z nas jest trochę inny. My też przeżywamy świat w bardzo różny sposób. Mówi się, że około 30% percepcji mamy wspólną, tak badania mówią, 70% to jest coś kompletnie innego. Więc każdy z nas jest trochę inny, natomiast te nauki, które przekazał Budda, dla tego typu osób, jakimi my jesteśmy, są wspólne. W związku z tym, jak my się zabierzemy tym pociągiem, z jakiej stacji, dokładnie z której bocznicy, to jest kwestia bardzo indywidualna. Bardzo różnie ludzie trafiają do buddyzmu. Niektórzy trafiają poprzez na przykład, nie wiem, wspinaczkę, inni trafiają poprzez sporty walki, jeszcze inni trafiają poprzez kobiety lub przez mężczyzn, namiętność wielką, jeszcze inni trafiają bardzo przez głowę, przez jakieś analityczne, sceptyczne badanie rzeczywistości. A jeszcze inni trafiają dlatego, że po prostu życie ich tak już wytarło nimi podłogę, że już nie widzą innego wyjścia, tylko trafiają do środka buddyjskiego. Te wszystkie drogi, one się muszą jakoś zabrać i one muszą być bardzo uczciwe. Muszą być uczciwe, muszą być szczere. One powinny być nieudawane. Nauki powinny zadziałać z tego punktu, w którym jesteśmy, przejść przez wszystkie te punkty, przez które mamy przejść, ponieważ wtedy jest pewność, że my te nauki rzeczywiście używamy. Ale tutaj nie ma miejsca na jakiś uniformizm czy rząd takich samych żołnierzy, którzy robią to samo i tak dalej. Tu w tym wszystkim chodzi o umysł, tak? Lama jest, my się identyfikujemy z umysłem lamy. Ja przez wiele lat ganiałem w garniturze, w krawacie. Nie miałem czasu jeździć na kursy buddyjskie, a mój lama był byłym hipisem, który po prostu jeździł po całym świecie. Był wolnym człowiekiem, no i ja się miałem z nim identyfikować. Dużo czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, że chodzi o umysł, a nie o to, żeby mieć takie same życie i kopiować to, co robi lama. Chodzi o umysł. I stwierdziłem w pewnym momencie, że chociaż kiedyś dawno temu byłem, za młodo byłem punkiem, i dla mnie to była jakaś taka trochę stara szafa, nie poważało się ich za bardzo, to w pewnym się stwierdziłem, że jestem po prostu coraz bardziej hipisem w krawacie, w garniturze, bo mój umysł jest coraz bardziej taki hipisowski, taki jak myślamy. Mam zupełnie inne życie, ale jeżeli chodzi o wolność umysłu, jeżeli chodzi o przestrzeń, którą mam, ona coraz bardziej zaczyna zmierzać w tym kierunku, którym pokazuje lama. I nie ma to nic wspólnego z jego życiorysem. Mój życiorys w ogóle nie ma nic wspólnego z jego życiorysem. Z zupełnie innego punktu się zabrałem, ale jeżeli chodzi o umysł, to wszystko zmierza do tego samego punktu. Są rzeczy na poziomie relatywnym i są rzeczy na poziomie absolutnym. Rzeczy, które są na poziomie relatywnym, to jest nasza karma, to są różne tendencje i tak dalej, ale im bardziej będziemy się przesuwać w stronę poziomu absolutnego, tym bardziej to wszystko będzie zmierzać w stronę jednego kierunku. Bym się w ogóle nie bym się wyluzował. Natomiast pomysł, żeby robić jak najlepiej to, co robimy, jest świetny, ponieważ jako jogini, a Ole mówi, że jesteśmy świeckimi, którzy mają pogląd joginów,
jako jogini, ostatnia rzecz, na którą możemy sobie pozwolić, to byle jakość. Jeżeli wierzymy w cokolwiek, co robimy, to najlepiej, żebyśmy to robili z takim zaangażowaniem. Brak zaangażowania to jest w ogóle coś zupełnie przeciwnego do tego, o kim jest jogin. Bardzo dobra myśl. Bardzo dobra myśl, żeby ją zapamiętać i zakończyć tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Ciekawie opowiadasz. Jeżeli osoby, które oglądają to wideo albo słuchają podcastu, mają jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach poniżej. Strona buddyzm.pl, tak? Tam można znaleźć więcej informacji. I na tej stronie również jest info, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi. Tak? Wszystko się zgadza? Dzięki, Rafał. Dzięki za ten pomysł w ogóle tego wywiadu. Myślę, że przeszliśmy tutaj kilka, jak nie kilkanaście bardzo ciekawych tematów. Fajne pytania. No i jeżeli to może przynieść pożytek tym, którzy będą słuchać, to myślę, że obydwaj będziemy z tego bardzo zadowoleni. Jeżeli ktoś z tego powodu trafi do ośrodka i będzie się dalej chciał tym interesować, no to myślę, że warto było spędzić ten czas razem. Jasne, że tak, jasne, że tak. Tym bardziej, że ciekawa rozmowa. I myślę, że dość mało materiałów o buddyzmie jest na polskim YouTubie, więc dobrze, żeby było ich więcej.